lub dłużej w jeden dzień wolności. I to jest baza do wyleczenia wszystkiego, co się da. Jest tylko pewien problem z nowotworami, bo ci ludzie mają tak dużo nawyków, że po prostu nie mogę ogarnąć tych nawyków. To jest nauka nowego życia. Więc ludzie z nowotworami po pierwsze zboża jadają 5 razy dziennie, czyli jajka z pieczywem, kiełbasa z pieczywem, migo z pieczywem, zupa z pieczywem, kata z pieczywem. A po drugie, nadspożywają produkty mleczne. Po trzecie, wierzą w kiełbasy i wędzone ryby. Po czwarte, jedzą puszki. Po piąte, kupują w sklepach wszystko, co sztuczne. Po szóste, boją się tłustego. Po siódme, wierzą, że owoce to Pan Bóg. Po siódme, mieszają warzywa, więc na przykład sałatkę jedzą to z 15 składników. Nie wiedzą, że trzeba z jednej, bo jak człowiek je sałatę, to odpoczywa od kapusty. Jak je kapustę, to odpoczywa od kalafiora. Jak je kalafiora, to odpoczywa od ogórka. Więc jestem za tym, żeby jak najczęściej, jak najmniej mieszać. Więc jak zupka, to trzyskładnikowa. Góra, tłuszcz nie jest składnikiem, a sól nie jest składnikiem. Ostatnia dziwna zupka to była z pola, więc lubczyk, szczal i trochę kalafiora. Zmiksowałam sól, tłuszcz i zupka gotowa. Więc po prostu zupki są kosmiczne. Na przykład zupka też, która mi bardzo smakuje, papryka, jakiś grzyb czy pieczarka i jakaś cebulowa, albo cebula czosnkowa, szczypior pokrojony, ugotowany do tego sól i do tego tłuszcz. Więc ludzie, którzy mają większy problem z odpornością, oni robią wszystkie zupki na wywarach tak zwanych rosołowych, czyli marchewka, pietruszka, seler, por i generalnie dzień bez marchewki, dzień stracony, a tu chodzi o to, że jak dorobiliśmy się jakiejś choroby, to trzeba zmienić warunki, żeby zmienić skutek. Więc trzeba jadać inne rzeczy, żeby mieć inne objawy. Co jeszcze nowotworowi? Nowotworowi myślą, że trzeba porządnie zjeść śniadanie, czyli im bardziej zaśmiecony układ odpornościowy, tym na śniadanie muszą być żółtka, jajka, kiełbasę, wieprzowinę, no i jakieś ryby. Nowotworowi boją się pościć, to znaczy myślą, że umrą zaraz po pierwszym dniu postu. Natomiast jest to potężna choroba, to jest potężne uwikłanie, bo jak mamy osobę chorą, to ona ma partnera, partnerkę i kogoś współtowarzyszy. Jest to choroba dwojga, więc naprawiając jednego, on tak idzie do przodu, że widzi dysonans w stosunku do sytuacji, w której się wychował i w której nabył choroby. Dlatego rzucamy osobę ciężko chorobą do szpitala, żeby nie miała do czynienia z warunkami, na które się narażał, generując chorobę. Lub czasami następuje ozdrowienie, jak się wyjedzie całkiem zmieni się środowisko. No, wszystko się da, tylko to jest proces. Widzę, że nie należy się bać postów dłuższych. Widzę, że doprowadza dieta dobrych produktów do jeść połowę. Widzę, że doprowadza do jakichś ciekawych kierunków typu nie jeść, nie pić. Mam pacjentkę, która 8 dni bez jedzenia, bez wody funkcjonowała spokojnie. Zrobiła sobie frakcję procesu 21-dniowego, jeszcze nie wiedząc, co to jest. Ja 3 dni bez jedzenia wody spokojnie da się, tylko nie miałam tego wszystkiego wzajemnej adoracji. Trudno by było przedłużyć ten czas, bo musi być wsparcie, bo tak naprawdę widzę, że ludzie żyją naszymi myślami, to znaczy swoimi myślami. To znaczy myśli nie są nasze, myśli są dwa połączone i albo mieliśmy jedne, albo mieliśmy drugie, albo jednym mówimy do widzenia i zapraszamy wtedy inne, które mieliśmy, bo w Krakowie miałam wykład i było jedno zdanie o diecie, a reszta była nie o diecie. Więc jako doktor z 30-letnim doświadczeniem widzę, że umieramy nie z braku jedzenia,
dla mnie po niewłaściwy produkt do jedzenia. I tak samo jak jest poród po histaminouwalniaczu, tak samo śmierć jest po histaminouwalniaczu. No, właściwie konkludując, jedzenie nie ma znaczenia, znaczenie mają nasze myśli. Z jedzenia trzeba wiedzieć, że trzeba jadać różnorodnie. Przy czym co to znaczy różnorodnie? Ludzie myśleli długo, że w poniedziałek chleb żytni, we wtorek wafle popcornowe, w środę bułka pszenna, w czwartek wafle ryżowe, a w piątek kaszanka jęczmienna, to jest codziennie coś innego. Już od 2005 roku pisze, że to jest niestety, ale codziennie to samo. Przy czym jedzenie zboża raz dziennie nie jest aż takim złem dla ludzi młodych. Dla ludzi starszych to generalnie nie jest to korzystne. Aczkolwiek do 11 powinniśmy zjeść albo kwaśne, albo surowe, albo gorzkie, albo niskowęglowodanowe, albo tłuste. Nigdy białko zwierzęce. Dlaczego? Tak mówimy na kiecka. Ja potwierdzam, że mają rację. Mówi się zjeść śniadanie jak król, prawda? I to przeczy temu. Mówi się ostatnie posiłek o 16-17, rzeczywiście zgadza się. Najstarsza moja pacjentka umierała, mając lat 102. Ona dochodziła ostatni posiłek o 15. No. Więc co to znaczy na śniadanie kwaśne, surowe, zimne, tłuste, gorzkie? Czyli kwaśne to jest element drzewa w zakresie dobrych produktów. Jeden zje kapustę pekińską, drugi zje z salat z rukolą, trzeci zje ogórki małosolne, czwarty zje kapustę kiszoną, a kolejny zje fasolkę, fasolę ten element wolnie, kolejny zje smażoną cebulę, z czymś tam, z pomidorem lub z papryką. Kolejny wypije kawę. O, kawa! Drugi dzień kawa, Boże, brawo! Wczoraj udało mi się zrobić dzień na kawie, czyli wypiłam dwie kawy bez cukru. Dzisiaj przed chwilą wypiłam znowu litrów soku, jakby zimno włączonego, marchewkowo-jabłkowego. Jak się marchewki, jabłka boję, jak diabeł świeconej wody. Notabene alkohol lewe mnie łzawi i to nie po kawie, tylko po tej marchewce z jabłkiem, które zjadłam. Do godziny są reakcje na mojej diecie. To znaczy początkowo będą się po odpowiedzi, więc po białku zwierzęcym 7-8 godzin później odpowiedzi. Czy w systemach FIBO, czy w 5, czy w 3 godzinie, czy jakieś szarpnięcie od 19 do 21 chwilowe. A potem zaczyna się rozkracać i potem jesteśmy jak dzieci, czyli jak coś zjemy, to mamy. I wrzeszczymy, i jęczymy, i... Jezus Maria, moje oko. To znaczy... Ale ja śniemy. Nawet oko mam jeden astygmatyzm, norma jest do pół, do 75. Natomiast skoro okulista mówi, że ja się dobrze z tym czuję, to żadnego okularu ani do bliżej, ani do dalej nie ma. Niemniej jednak, jak zjem coś nie tak, to oko mi wywala z oczu dołu. Widzę, że się robi plus ćwierć jakieś, czyli jakaś patologia. Ostatni raz tak miałam, jak zrobiłam sobie galaretkę owocową na śniadanie. Czyli kupiłam w sklepie galaretkę zwykłą. I po godzinie po prostu oko chciało mi wyskoczyć z orbit. Albo żelatyna, albo ten czerwony barwnik. Nie wiem. W każdym razie warto być uważnym, bo na mojej diecie, jak coś jest nie tak, to człowiek pości. Pije herbatę, wodę, zioła. Zioła nie mieszać, tylko albo jedno, albo drugie. Kawa nie jest zła, szczególnie ją się pije, jeżeli ją się pije rzadko. Pijam ją rzadko i tu jednak piję kawę, żeby mieć trochę ADHD, bo znacie mnie z filmów, że mam jakąś troszkę ADHD, a jak jestem na poście, to spowalniam i mniejszą na przekaz bajków na minutę, a jednak każdy chce mieć więcej informacji. Więc... Dzień dobry. Jedna z pacjentek mówi, że ozdrowiała, pijąc dwie łyżki
ja tak generalnie włosy w piórku, bo generalnie jestem przeciwnikiem octu. Jak już to ocet może z modeny winogronowy, nigdy jabłkowy, spokojnie, bo tylko spokój można skuratować. I tak wynikam, dlaczego, co ty jadasz na śniadanie, a zawsze owoce. Więc po prostu nie można jadać wysokowęglowodanowych rzeczy na śniadanie. Albo kwaśne, albo surowe, albo gorzkie, czyli element ognia, czyli kasza gryczana, suszone śliwki, może wędzone dokładnie, a chociaż wędzone mają dużo pirenów i jak już wędzone, to tylko i wyłącznie węglowodany, bo one mniej szkodzą, chociaż i tak wędzone robią źle. Gdzieś po drodze bardzo często widziałam szkodliwość po wędzonej słoninie, więc odchodzę od wędzonych w ogóle, a wędzone białko zwierzęce to jest tragedia, czyli wędzone makrela, wędzona kiełbasa. No i ta pacjentka jadła codziennie owoce, więc zamieniwszy owoce na ocet, czy kapustę kiszoną, czy ogórki kiszone, czy wodę z ogórków, i tak by zamieniła na bardzo korzystny kierunek. Zdrowe jedzenie to jest nie bać się 40 dni bez jedzenia, bez wody. Wiem, że to hardcore, ale wiem, że można. Ci ludzie, którzy wytyczają takie dziwne szlaki, oni lubią odejść od społeczeństwa, czyli ci, którzy dłużej poszczą, ci, którzy nie jedzą, nie piją, jakieś tam sobie robią wcięty, a wiadomo, spisach nie są zainteresowani życiem społecznym, czyli nie są zainteresowani życiem w mieście, nie są zainteresowani pracą, nie są zainteresowani stworzeniem społeczeństwu, więc dzieje się coś dziwnego, że kiedyś będzie tak, że całe miasto wyjedzie w las, i potem w tym lesie zacznie tworzyć społeczności, a tylko jeszcze wyjdzie. Żeby powietrze. A proszę cię. bo coś jest nie tak w miastach. To znaczy, jedna, którą obserwuję, ona mówi, że jak wraca do miasta, to aura jej się zmniejsza. Mówi, ciotki, kurczę, tylko się powierzchnia energetyczna zmniejsza. Niemniej jednak to wiąże się od razu ze smutkiem, to wiąże się od razu z nie chce mi się żyć i takimi rzeczami, które są mało korzystne. W związku z tym od razu mówimy tak, że ja chcę jeść, ja chcę żyć, chcę wymyślić jakąś długowieczność na bazie jednak jedzenia. Latany ma być w to okresowe wypady do lasu, czyli okresowe wypady na niejedzenie. Wszystkie choroby powstają od zbóż i od produktów mlecznych. Dlaczego? Bo mają silnie cukrowenne działanie. Od owoców, więc owocami trzeba ostrożnie. Tego soczku jabłkowo-marchewkowego wypiłem tylko 100 ml, a tak nie zaszkodzi. No proszę, bądźcie jak dzieci. Czyli dzieci mają reakcje szybkie i obserwują na sobie od razu to, co zjedzą. I tylko raczej obserwują żołądkiem, a nie okiem lewym. No tak, wiem, że dzieci maskowanych rodziców. Dobra. Natomiast jest pewien problem z obserwacjami, jeżeli ma pacjentów, którzy nie mają żadnej reakcji. I ostatnio wożę się z działaczką neutrofilową. Myślałam, że będzie prosto. Mam nagranie przed wpuszczeniem do YouTube'a, bo zawsze jest prosto. Ta dziewczyna albo poszła za tłusto, albo w weganizm, albo zapierała się tego, na co miała ochotę. Więc każde puszczenie się na luz poprawia jej parametry i życie w zgodzie z dietą dobrych produktów powoduje powrót do normy. A oddalanie się powoduje nawrót od diety dobrych produktów, nawrót wzrostu neutrofilii. Neutrofilia to taka frakcja, którą można co dwa dni badać, więc żyją dwa do czterech dni, więc po czterech dniach mamy przegląd prawidłowej diety. I ona nie ma żadnych objawów białaczki, żadnych.
To znaczy przed przejściem na dietę miała bóle głowy, jakieś pot, jakieś tam objawy wiarkowe, których nie ma żadnych. No więc, tam hematologia chce ją od razu przeszczepić jej szpik. Ja rozumiem działania hematologów, niemniej jednak mówię kobiecie, żeby nie zamykała drzwi, tylko żeby po prostu chodziła do hematologa i kontrolowała się. Skoro mamy raz o 10 tysięcy więcej, raz o 10 tysięcy mniej, to znaczy, że nic się nie dzieje, objawów nie ma żadnych, czyli jakby jest nie ma, po prostu jakby ją złapał doktor i zrobił badanie, o, białaczka, ale nie, nic nie jest, oczy ma lepsze od doktora, włosy ma lepsze od doktora, wszystkie inne parametry poza tym limfocytami ma, neutrofilami ma lepsze od doktora. No więc, nie ma żadnych objawów, więc pozostaje wtedy ufać sobie, czyli jeżeli coś wkurza kogoś, to niestety szukać substancji nadwrażliwej, którą zjedliśmy godzinę, dwie czy wstecz. Białaczki to są poczucie ograniczenia, a więc ją ogranicza matka, bo chce, żeby natychmiast się zoperowała i wstawiła do szpik. No, żyjemy po to, żeby jednak żyć po swojemu, a nie w zgodzie z rodzicami, bo każde dziecko wytycza nowe szlaki po to, żeby pomóc rodzicom. Bo jednak żyjemy na świecie, gdzie jednak dzieci żyją dłużej niż rodzice, tak ma być. I są mądrzejsze niż rodzice, tak ma być. Wiadomo, że są odstępstwa. A propos białaczek, czyli mam taką dziwną klasyfikację. Ona jest za medycyną chińską. A białaczki są z kompartmentów poniżej tępka. Czyli bólu biodra to jest to samo, co kompartment białaczki. Białaczki to jest to samo, co nowotwory i co bóle krzyża, bóle bioder, bóle kolan. I ciężki, czyli to jest od razu, może z drugiej strony. Czyli jeżeli mam ciężki problem, kwalifikuję go, czy tu jest wszystko w porządku, czyli czy ród jest w porządku, czy związek między rodzicami jest w porządku, bo w tym miejscu się lekuje według medycyny chińskiej, czy wek jest w porządku, bo jeżeli wek jest nie w porządku, to naprawiam te okolice jak? No wiadomo, burek na śniadanie albo sok granatu w ramach słodkiego na śniadanie, albo zakwas buraku. Albo kapusta modra, ja improwizuję ze skwarkami, czy olejem i cebulką. Generalnie jakieś czerwone. Bo zauważam, że leczenie oczu jest od dołu, to znaczy chcesz wyleczyć kręgosłup na górze, napraw kręgosłup od dołu do góry, więc leczenie samego kręgosłupa szyjnego, lecząc wyłącznie kręgosłup szyjny, to jest, ktoś się z tym pomylił. Generalnie no, z podejściem do pacjenta. Zacząć trzeba leczenie ostatnich jęder wieżowca na dole, czyli stabilizować ją. Więc leczenie podstaw to podstawa. Zawsze podstawy są propagnięte u ludzi z ciężką chorobą, czyli poczucie bezpieczeństwa. Czy potem druga część podstaw to jest kontakt z bliskimi, czyli prawidłowa relacja. Jak wam to powiedzieć? Kto z kim przestaje, takim się staje. Więc jeżeli mamy mężczyznę, który za nie widział na oko lewe, to ten mężczyzna ostatnio w polu mojego zasięgu ma trzech kolegów, którzy nie widzą na oko lewe. Tylko ja o tym nie wiedziałam. Tak wygląda niekompletne jasnowidzenie. Więc po prostu spojrzałam na oczy, że kto wejdzie między bramy, ten z
krzykacze jak i on, dlatego trzeba wybierać towarzystwo. Kulawy na lewą nogę, ma iść z kulawy na prawą nogę, a nie kulawy na lewą nogę mają się zbierać i debatować, jak leczyć lewą nogę. To są żarty. Jak widzicie, jest ten temat lewego oka mi bliski, dlatego ta reakcja po marchewce w tym, albo po jabłku, to raczej po marchewce w tym no. Już ustąpiła. Mhm. Także, po kawie, proszę? Po kawie. No, przed kawą. Jak się zdrowo odżywiać? Nie przejmować. Jak się zdrowo odżywiać? Kaczeć w lewe oczko. Trzecie prawe oczko. Medycyna Dalekiego Wschodu i ta starowiska ma rację, mówiąc, że lewym oczkiem wchodzi informacja, a prawym wychodzi informacja. Rzeczywiście jest kontakt, z tego co widzę, z lewą stroną rodu, jak patrzę w lewe oczko, z prawą stroną rodu, jak się patrzę w prawe. No, może jako dowód rzeczowy jest tylko sfinks, który w Egipcie sobie stoi, a między głowami Sfinksa jest stelta snów i tam są jest kobieta narysowana i atrybuty kobiece, więc łono po lewej stronie Sfinksa, a mężczyzna narysowany jest po prawej stronie nie Sfinksa, nie teraz atrybuty męskie, więc wydyski i inne ciekawostki. I mężczyzna jest narysowany po prawej stronie Sfinksa. Wszyscy latają, mówią, że są dwa Sfinksy. No, może i są, natomiast dla mnie jest to tak wymowne, że nie szukam drugiego Sfinksa i się tam może się zadziać na świecie. Może się mylę. Ja sobie tylko lubię podróżować w myślach po różnych ciekawych miejscach, robić skojarzenia. Co jeszcze chcecie wiedzieć? To znaczy, w toku leczenia dietą dobrych produktów powstają reakcje dziecięce, więc powstają choroby, które były 5 lat temu, 10 lat temu, 15 i 20 lat temu i człowiek ma za zadanie sobie je wyleczyć, a nie sięgając po tabletkę. Dokładnie. Jedyna pewna rzecz to zmiana, więc dieta musi zmieniać. Monoposiłki pozwalają odpoczywać od tego, co w danym posiłku nie jemy. Ale i tak są przyjazne resety, czyli dzień, trzy dni posłu, czy na wodzie, czy bez wody, żeby nauczyć się właściwie dobierać dawki, bo wszyscy jemy. Czyli te wszystkie filmiki mówią wręcz swoje choroby, ale jakby to powiedzieć, każda choroba mówi o innym aspekcie choroby w ciele. I na przykład choroby nerek mówią nam, że jest góra 60 gramów wołowiny, wieprzowiny, kury, mięsi, kaczki, indyka, ryby lub jajka na dobre. I tak rzeczywiście dotyczy to każdego, ale wiadomo, jest etap przejściowy, więc jak chce się nam zjeść pół kilo wieprzowiny na śniadanie, ja nie mam nic do tego, jak chce nam się zjeść 5 jajek i okrasić oliwą z oliwek i na to dać pół szklanki majonezu, ja nie mam nic do tego. Więc jest taki etap, róbmy swoje, obserwujmy się, dopieszczajmy się, ale potem zmniejsza się ilość dawki jedzenia. I ona się potem całkiem zmniejsza i potem powstają parametry długowieczne. Więc powstają ludzie, którzy mają na przykład tętno 60-70 na minutę, to jest jeden z parametrów długowieczności. Dobrze mieć wszystkie, ale ja jeszcze nie osiągnęłam najwyższego stopnia milczenia. Są ludzie, którzy mają temperaturę poranną 34, więc ja mimo temperatury porannej 34 mam ADHD, więc generalnie na zewnątrz widać, że wszystko gra i kobieta nie jest spowolniona. A niskie ciśnienie jest parametrem długowiecznych, niska glukoza poranna, więc medycyna uznaje, że glukoza poranna powinna być tam do 100, ja tam uznaję od 75 do 85 mg%, czy tam do 4,5 mmol na litr. Oczywiście nie pasują już do ludzi na prawdziwych dietach
Normy społeczne, to znaczy normy laboratoryjne, polega to na tym, że jeżeli osoba optymalna lub osoba dłużej poszcząca lub osoba na diecie dobrych produktów zje nagle obciążenie glukozą, to nie będzie miała tolerancji na tą glukozę. Będzie albo natychmiastowy wyrzut insuliny, albo natychmiastowy wyrzut cukru. I to jest w medycynie klasycznej uznawane jako patologia. Natomiast generalnie kiedyś nie będzie to uznawane jako patologia, bo jest to... Spotkaliśmy się ze zniszczeniem i trzeba sobie jakoś z tym poradzić, generując sobie jakieś odpowiedzi radzące sobie z tematem. Zmieni się parę rzeczy też w medycynie. Na przykład w nefrologii jest coś takiego, że po wszystkie choroby, ludzie przewlekle dializowani też ich też da się wyleczyć, tylko jest to pewien problem, bo im większe jest społeczne przekonanie, że się nie da, tym większą czerpię moc, żeby kogoś naprawić, moc własną. To znaczy siła przekonywania, poczucie własnej wartości, nie można wbicia się z jakiegoś roku. No więc nefrologia u młodzieży szczególnie takie podejście, że jak dziecko się rano budzi i jest białkomocz, a pionizuje się białkomoczu nie ma, to jest tak zwany, mówią, że to jest puszczanie moczu ortostatyczne, czyli leży, puszcza mocz, nie leży, nie puszcza białko nerki, a nie leży, pionizuje się, nie puszcza. To nie jest tak, to jest po prostu zwykły opiat poranny, czyli po nocy jest rozszczelnienie, więc każdy ma inne objawy poranne. I pierwsza rzecz, to starzejemy się po objawach porannych, więc na samym początku trzeba bezwzględnie wycofać objawy poranne. Bezwzględnie. To jest cokolwiek by to nie było. Jeżeli leczymy oczy, to kanał prawy, kanał lewy sprawdzamy, czyli oko prawe, a oko lewe, czy na odwrót. I sprawdzamy, jak się mają oczy rano do wieczora, bo pogarśnięcie wzroku wieczór jest mniejszym problemem niż niewidzenie poranne. Dokładnie. Też na diecie dobrych produktów spotkałam takie coś i to też się da wyleczyć. Czy zaćmy męty też się da wyleczyć, tylko po prostu wszystko ma być powoli. Czasami trzeba się wesprzeć, więc okuliści wspierają się kropelkami na jodzie. Ja to rozumiem, też jako laryngolog też pracuję w państwówce. Różne preparaty jodowe czy procentowe kaliodaty. 250,0 gramów miejsce fiat solucjo. Raz zimnie łyżka pić, czy dwa razy zimnie łyżka pić. Nie powinno się w nadczynności tarczycy stosować, ale nieraz widziałam nadczynności tarczycy, które po raz zimnie łyżka tego uformowały, bo jak pisze Tom Waltz, który jest stulecie chirurgów, dawniej leczono nadczynność tarczycy jodem też skutecznie. Oczywiście wiadomo, że trzeba być uważnym i nie dawać tego za dużo i można niedoczynność leczyć jodem, ale to jest... wolę jednak odchodzić od wszystkiego, co można kupić w aptece, bo wolałabym rybami leczyć wszystko, szczególnie oceanicznymi, szczególnie tymi, które są dziko rosnące, bo dziko rosnące ryby i ptaki, dziko żyjące, one mają w błonach więcej niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych niż zwierzęta hodowlane, co jest bardzo korzystne. Podobnie jajka, żółtko, o czym pisze profesor Konarzewski w książce na początku był głód. Więc objaw poranny trzeba wycofywać za wszelką cenę. Dobrze robią dzieci, które nie jedzą do 11. Jak nie możemy nie jeść do 11, to pijemy gorzkie, niskowęglowodanowe, kwaśne, element drzewa, element ognia z listy dobrych produktów, byle nam smakowało, byle nie za dużo. Potem trzeba pamiętać, że zmniejszają się dawki wszystkich posiłków. No a potem człowiek chętnie na wyspie siedzi i patrzy, on się woła do przelatujących mew. To nikt mu nie buczy za uszami, nie udowadnia, że ktoś się myli. To znaczy, każdy ma prawo do swoich prawd.
Moją prawdą jest to, że chcę, żeby społeczeństwo było coraz bardziej długowieczne. Aczkolwiek dostałam 3 dni temu takiego SMS-a, co mnie podkurzyło totalnie. Pani doktor, jestem na diecie dobrych produktów i mam cukru 120. Ja musiałam 5 głębokich wydechów wziąć, zastanowić się. I jak sobie dałam do infarktu SMS, jakby ktoś był z drugiej strony, to wie jak jest w Harry Potterze, jak leciała ta sowa z tym takim czerwonym listem, to po prostu wrzeszczało na w niebo głosy. Było nie jeść tych żółtek codziennie na śniadanie, nie zagryzać tą wieprzowiną na śniadanie. Tak brzmiała odpowiedź, więc... A skąd ja to wiedziałam? No bo... To nie jest jasnowidzenie, to po prostu pewne choroby biorą się od pewnych działań. I skoro ja jestem w dietach już od 30 lat, nie mam jasnowidzeń w tym, tylko po prostu za dużo wiem, za dużo widzę i dzieci po prostu nawet poza treściami, które mi pacjent przedstawia. Nie wiem, może to jest może amuła ciała. Nie wiem, po prostu chyba za długo w tym siedzę, początkowo z fanatyzmu, a teraz fascynacja. Fascynacja, mam nadzieję, doprowadzi nas do 300 lat w dobrym zdrowiu z flaszką w ręce. Czy patrzeć, czy pić? Ale piłbym, tak? Po prostu po pierwsze spokój, po drugie spokój, po trzecie spokój. A alkohole w pierwszej mojej książce, co powinniśmy jadać, a czego unikać, były na tak, ale w związku z tym, że wyredagował mi ją jeden wegetarianin, to mi mówi, czym się coś pomyliłam, wódka to zdrowy produkt, no to grzecznie wycofałam wódkę ze zdrowych produktów, przy czym wiecie, że niby pierwszy cud, który stworzył, który jest to sklepienie galilejskie, to było wino, ale to nie był pierwszy cud, bo mówił do mamy, mamo, to jeszcze nie mój czas, czyli mama widziała, że coś tam więcej wytwarza. Zresztą jak się czyta księgi, które nie weszły do kanonu, to rzeczywiście robił cuda na kiju, jeżeli to są prawda. Natomiast cuda na kiju są możliwe, bo właśnie mnie interesują cuda na kiju. I muszę ważyć słowa, natomiast hardkorowo mnie interesują cuda na kiju, więc ja będę piła setę tego wina, aczkolwiek jak wypiłam setę wina własnej roboty czy ze sklepu, to rano wstawałam ze zdrętwionymi rękami, więc jakiś objaw poranny, ale jak wypiłam 50, to już nie, więc 50 ml wina nie jestem w stanie na sobie obejrzeć, niemniej jednak w przekonaniu, że będzie widać coraz więcej. Będzie tak, że ptaki na dachach będą mówić, co się dzieje w tym domu. I generalnie rzeczywiście takie coś się dzieje. No ta będę mam koleżankę, która widzi cuda na kiju. Te cuda na kiju jest ode mnie o 9 lat starsza i te cuda na kiju ona widzi już od 5-6 roku życia. A, to znaczy widzi daty śmierci, swoją nie wydałam, bo jest dla mnie zbyt dużym autorytetem. Skończyła 7 klaszkę podstawowa Jana Diana. Z najwyższą lokatą na studia się dostałam, więc po prostu pewien sama w zakresie po prostu wiedzy ogólnie chodzącej. I ona w kościele, jak były katechezy, to były takie wyświetlane filmiki, a że zaraz będzie tam Matka Boska spojrzała, a zaraz spojrzała, a przed każdym filmikiem mówiła, a co teraz będzie, a co teraz będzie, a co teraz będzie. Ciosanie dziecko. Ty widzisz taką urnę? No jasne. Ty pogadasz dzieckiem, prawda? No to nazywało się to urna. 55 lat temu. 55 lat temu, teraz nazywa się to aura. Więc notabene wczoraj słuchałam Nassim Harmy. I on mówi, że dwa razy doznał odczucia lewitacji. Słucham sobie Sofia Vaapitira,
która też ciekawa postać, tylko w angielsku, można sobie wrzucić napisy po angielsku, żeby łatwiej zrozumieć, jak ktoś nie jest angielskojęzyczny. Obecnie siedzi w lesie, bo jak przyjeżdża do miasta, to mówi, że jej się, że się aura jej zmniejsza. I ona mówi, że raz przed nią motor przejechał. No, dla mnie to jest totalna abstrakcja, bo ja nigdy czegoś takiego nie widziałam, natomiast będzie ciekawie, bo jak pytano Jasmuhin w 95 roku, co ona robi, to generalnie zgromadzenie doktorów mówi, nie, to jest niemożliwe, pani kłamie. No, natomiast okazało się jednak, że tych ludzi jest więcej, którzy nie jedzą, nie piją. Okazało się, że nabywają jakichś dziwnych zdolności widzenia tego, co reszta nie widzi. Narasta intuicja na pewno na zdrowej diecie. Jeden ma jasno słyszenie, drugi ma jasno jedzenie, kolejny ma jasno widzenie, kolejny wie, gdzie iść, a nie wie dlaczego, kolejny wie, kto zadzwoni i wie z czym. A kolejny zadaje sobie przed snem, co zrobić, żeby rozwiązać taką sytuację i ma sens świadomy i modyfikuje tą sytuację we śnie. Polecam wszystkie kursy Sylwy pana Królickiego, dokładnie. Rzeczywiście bardzo, bardzo... Bardzo fajny kierunek. Jak ja byłam na tym kursie tylko 22,5 roku temu. Ten kurs trwał 3 dni i na trzeci dzień tam o 12 się też wszyscy zbieramy. Wtedy pan daje pani kartkę, jak wygląda ciocia. I pana ciocia i ja generalnie się wprowadzam w stan relaksacji, więc alfa, pom, i tak dalej. I ja powiedziałam 100% jak wygląda ciocia. I diodzie, i kolor włosów, i długość, i wiek. I po prostu było tak szokujące, że mogłam o tej cieci bajkę opowiadać. Było to związane na pewno z towarzystwem wzajemnej adoracji, czyli ludzi, którzy byli otwarci na jakieś techniki relaksacyjne, nazwę to spokojnie. No więc długą moją koleżanką była trenerka Nelten na Południową Polskę. Rzeczywiście też fajny kierunek, niemniej jednak troszkę kojarzy mi się ze sterowaniem ludźmi, doświadczyłam na sobie, w jaki sposób można się spytać, ile ktoś ma na koncie, nie pytając, ile ma na koncie. I w momencie, kiedy po akcji się zorientowałam, powiedziałam, o nie, NLP, dziękuję, co mnie to obchodzi, czy ktoś ma 4 jachty, czy 10, czy... No, nie będę kontynuować. W każdym razie techniki manipulacji, manipulujmy sobą, ufajmy sobie, więc im więcej wokół nas jest radości, szczęścia, miłości czy zrozumienia, tym więcej możemy promieniować, dać, bo dajemy to, co mamy, więc jeżeli mamy złość, dajemy złość. Ducho miałam, a nawet 3 dni temu doświadczyłam reakcji po życie. Ja po życie miałam, w jednym z filmików mówię, miałam myśli samobójczego, a dziecko tam chodziło krzywo przez 3 lata i jak zjadłam chleb żytni, to myślałam, żeby sobie tak może wrzucić i sobie tutaj poszamować. No i generalnie to było n razy 5 godzin po zjedzeniu żyta. Natomiast 3 dni temu, jak zjadłam żyto, po prostu wyjechał dzioba na wodę, no, pacjentkę jego źle później, więc po prostu nic mi nie zamieniła, po prostu nieprawidłową naczynia. Czyli byłam złą aktenką,
złości, głaskania, wszystko dobrze, czy jakiegoś konstruktywnego podejścia, słuchaj kobieto, masz 50 kilo za dużo, zrób to ładniej na temat, a, bo można również ludzie klepnąć w łeb i powiedzieć, słuchaj, o co chodzi, ale jak się ta marchewka i marchewką się pogłaszcze, to łatwiej może dotrze niż z kija, no, dorosły są różne metody, więc, więc tak to wygląda. Zdrowa dieta, czyli monoposiłki, czyli jedzmy mniej, jedzmy połowę, ufajmy sobie, czasami trzeba się nażreć, alkohole na tak, z wyjątkiem piwa, aczkolwiek wina i sycery prorok pić nie będzie, tak pisze o muzułmanie i Biblia. A rzeczywiście muzułmanie i Biblia zauważają, że coś jest z wieprzowiną nie tak. Kwaśniewski mówił, że po ugotowaniu nic się nie dzieje. Doktor Jan Kwaśniewski, to dieta optymalnej. Widzę, że w książce diety zakupów jest jednak naciśnięty z wieprzowiny i ryczy. I tak jak ja byłam w tym czasie. Niestety wieprzowina to robię już raz na 3 tygodnie, a letni smalec jest kwarki. Natomiast co do smaku i kwarków się dowiedziałam w przedziwny sposób, że nie toleruję. Otóż na mojej diecie pojawia się też jasno, jest to węszenie. Więc jest coraz więcej ludzi, którzy po węchu, szczególnie masażyści, są w stanie rozpoznać, co człowiek jadł. I tak mam dwie co najmniej koleżanki, tam trzeci, cieszę się, które mówią, że do 1,5 dnia do 2 dni bezbłędnie wyczają, co to było. Widziałam 15 lat temu pacjenta, który mi takie rzeczy mówił. Tak na niego patrzę, jak na idiotę. Przepraszam. Ja przyjmuję do wiadomości i generalnie rozumiem. I okazało się, że też potem, jak masowałam pacjentów, też robię jakieś tam elementy masaża shiatsu, to znaczy naprawiam południki węża moczowego od góry do dołu, właściwie na kręgosłup jest tyle. I jak naprawię wszystko, to człowiek się czuje 20 lat młodszy, nagle tu osoby, które były dializowane i nigdy nie sikały, nagle oddają 100 litrów moczu, więc po prostu jakieś takie rzeczy się tutaj dzieją. Wystarczy puścić południki węża moczowego, a mamy człowieka naprawionego, zresztą wiecie, że od węża moczowego się zaczyna naprawiać. A z medycyny chińskiej, otóż widzę, że coś jest nie tak z medycyną klasyczną. Widzę, że jest to przeżytek. To znaczy diagnostyka tak, leczenie natychmiastowych problemów tak. Natomiast medycyna tabletkowa to już to kiedyś to odejdzie w niepamięć, tylko niestety przejdzie przez wydaje mi się, ja dużo tak mówię, przez nauczanie studentów na roku. Nie 1,5 roku farmakologii, tylko 1,5 roku dietetyki, ale tak i tak widzę jako zło, bo widzę, że przyczyną chorób są nasze myśli, więc nawet ta dietetyka, kiedyś widzę, że ona ma wyglądać tak. Jadaj kolorowo, jadaj różnorodnie. Wiedz, że ser i kefir to jest to samo, wiedz, że masło i maślanka to jest to samo, wiedz, że jogurt jest tym samym co lody, to jest może dziwna klasyfikacja, natomiast polecam również filmiki osoby, która prowadzi kanał pod mikroskopem. Jasna, przytomna na temat. Wszystkie jego filmiki są jasne, przytomne. Skończył chłopak Akademię Medyczną na dziale analityka medyczna i polecam również wszystkie filmiki Danu Tomyłek. Po prostu specjalista alergolog, profesor alergologii, kiedyś specjalista krajowy, potem wojewódzki, czy no, wrót w zakresie alergologii. Zresztą ja swoją wiedzę opierałam na Helen Krause, alergologii for otolaryngologistsu, a potem zaczytywałam się we wszystkich książkach Danuty Myłek. I tutaj chciałabym ją szczególnie polecić. Notabene w tych filmikach widać, że nie próbuję prostować, jednak w książce ja traktuję równoznacznie pojęcie alergii.
alergia na wrażliwość, nietolerancja. Powinno się używać właściwego słowa i ona ma rację, niemniej jednak używanie właściwego słowa wydłuża czas wypowiedzi, więc to jest jako tłumaczenie się moje. Bo alergia to jest to, co meduje IgE zależne odpowiedzi, nadwrażliwość IgG zależne odpowiedzi, skrócając, a nietolerancja to jest nieco jednego lub drugiego, ona tam w filmikach to tłumaczy. Więc wracając do ludzi, którzy mają jasno wężenie. Rzeczywiście jak masowałam kogoś, to od razu czułam, że jak chlepiesz. No, zapierał mi się, że nie ja, ja wiem swoje, nie dyskutuję. Kiedyś idę do Jadzi, notabene kiedyś przewlekła astma. I Jadzia, ale czym dzisiaj mnie czujesz? Ona, ja naciśnięta perfumami. No to wychodzę do kogoś, to może mi chce śmierdzieć. A po to jesteśmy ludzie. Ona mówi, no Elo, znowu smalec, bo astmatycy są bestią dziewięcia również. Więc tak zwykle łagodni. A szczególnie ci zaawansowani. No to ja wpiłam. Ja tą wieprzowinę już jadłam raz na 3 tygodnie. Śmierdzę świnią, bo generalnie każdy pies na ulicy powiedział, o świnia idzie za mną, może polizać ją. Generalnie psy lubią lizać takie słono pachnące, słono wydzielające się ludzi. Ale ja nie chcę, żeby psy ze mną chodziły i mnie lizały i mówiły, świnia idzie. No więc od tej wizyty u Jadzi całkiem porzuciłam nawet wiarę Kwaśniewskiego Jana o terapii optymalnej. To znaczy porzuciłam jedzenie smarcie w parku, gdzie myślałam, że to są niezbędne, nienastane kwasy tłuszczowe w ilości takiej, co trzeba, bo każda błona ma wszystko to, co trzeba. Co prawda ze skwarzone skwarki mają mniej niezbędnych i nienastanych kwasów tłuszczowych, bo znikają powyżej 60 stopni. Niemniej jednak dobry materiał energetyczny, nie wyjadłam go wtedy za dużo, bo dostałam takie korzyści z diety optymalnej, że się nie da opisać. Ona pomaga jednak myśleć, więc zachęcamy społeczeństwo, żeby robiły jakieś dni z diety optymalnej, gdzie autor diety optymalnej mówi, albo przejść na dietę, albo nie przejść na dietę. A ja wciąż to, co powinniśmy jadać, a czego unikać, mówię, że można w poniedziałek być na diecie optymalnej, we wtorek wegański, a w środę na wegańskiej ze smalcem lub z benekolem. A dlaczego ja promuję benekol, zelne i różne tłuszcze, tak zwane trans i kardiologiczne, bezkazyjne, bez laktozy? Otóż na kanale pod mikroskopem Patryk mówi, że przeżyjące zapalenie jelita grubego leczy się masłem raczej niż smartym skarkami. Ma rację chłopak. Natomiast z racji tego, że widzę, że na astmach ciężkich to masło zabija, zauważyłam również, że na przeżyjącym zapalenie, jedzone codziennie, a masło figi, przeżyjące zapalenie jelita grubego zauważyłam, że ten, kto je masło codziennie, on nie ma zezwolenia na zjedzenie produktu mlecznego kiedyś lub częściej. Otóż każda drobina mleczna, czy w maśle zwykłym, czy maśle klarowanym, czy w czekoladzie mlecznej, ona jest tak zwanym przypomnieniem dla układu odpornościowego. Słuchajcie, wiecie, rozumiecie, jadamy odrobinki produktów mlecznych i nie przyjdzie kiedyś tolerancja na produkty mleczne z tego, co ja widzę. Dlatego może taka dziwna porada, zresztą ta Jadzia, o której mówię, próbowałam z nią wszystkie oleje, niestety na wszystkie jest uczulona, próbowałam różne rzeczy i niestety mówię, Jadzia, benekol. Jadzia zjadła setę benekolu, oczywiście położyła na kalafior, a mówi, wiem, że żyje. Żadnych objawów przez 8 godzin po tłuszczu typu trans. Czyli wynalazki ludzkości też są dobre, bo pozwalają przetrwać czas do oczyszczenia się z czegoś tam. Mówię o nadwrażliwości wieloważnej, czyli teraz będę używała właściwego słowa za zaleceniem tego tytułu. Nadwrażliwość wieloważna to jest dla mnie skumulowana, to jest dla mnie starzenie się. Jednemu się dopuje w siebie włosach,
drugiemu się dokuje sprawdzenie w odbycie. Natomiast zauważyłam ciekawą reakcję. Jak na początku swojej przygody zaleciłam matce neurologa, obecnie ordynatora od dłuższego czasu, a sobie test na sok pomarańczowy przed zrobieniem kolonoskopii. Tak, jak mówię, piszę w książce, słuchajcie, wiecie, zróbcie. Bo jak ty się źle czujesz po soku pomarańczowym. Więc zrobiła sobie wyczyszczenie do tej kolonoskopii, wszystko wkładają instrument, wszystko jest pięknie, ładnie. Ja mówię, no to teraz, nie, ja ci powiedziałam, no to teraz pijemy szklanę soku pomarańczowego. Za 5 minut całe jelito grube na przyrządzie, natychmiast poranione, krwiste, wrażliwe na dotyk. Jak się mógł znaleźć w dupie, przepraszam, ten sok pomarańczowy za 5 minut? Nie ma takiej możliwości. To po prostu w połączeniach nierównowagi współczulnej, czyli po obiegu, nie przewodem pokarmowym znalazł się on w jelicie grubym. Czyli to by było jako ciekawostki, także w ogóle medycyna będzie się zmieniać w kwestii medycyny samoobserwacyjnej. To w ogóle nie ma czegoś takiego na studiach. Czyli na przykład to przykład od razu zanim to moja znajoma pielęgniarka zauważyła, że jak się leży na lewym boku, to boli prawe biodro. Jak się leży na prawym boku, to boli lewe biodro. No to wiesz, generalnie ja zauważyłam coś takiego już 30 lat temu. Jak się leży na lewym boku, to dostaje się zapotrzebowanie na operację wyrostka robaczkowego. Jak się na prawym, to ma się jakieś zaburzenia jelitowe w tym dole biodrowym, czyli może bolesny jajnik, jeżeli to jest kobieta około miesiączkowo. I potem zauważyłam, jak ja z tymi odrętwiałymi rączkami, którą raz dostałam po soku z marchewki, więc to chyba od 3-4 miesiące wybrałam soku z marchewki, bo obudziłam się rano ze zdrętwiałymi rączkami po nim. A właśnie choroba krąży w organizmie, ona nie dokuje się w jednym miejscu, tylko dokuje się po rodzie, ale i tak można zanegować i chorobę mieć po innym rodzie, czyli całkiem niezwiązanym z tematem. Dlatego jeżeli przysposabiamy bliźniaków jednojajowych, to one dostają choroby tych rodziców, którzy sprawują nad nimi opiekę, czyli chorób osób emocjonalnie z nimi związanymi. To emocje powodują kontynuację dalej. Więc jeżeli śpi się na prawym boku i może tak, moja pielęgniarka ma drętwienie dwóch palców. Ja kiedyś obiecałam 2 miliony, ale potem przestałyśmy pracować, potem mi wyrzuca pamięć, że to ich nie ma, więc rób tak często. Nie, no to są żarty. Więc jeżeli ktoś się budzi z drętwieniem prawych rąk, ja mówię, i trwa to dłużej, to ja mówię, natychmiast przełóż się na lewą stronę, natychmiast ci to ustępuje. Jeżeli rzeczywiście trwa choroba, to nie do krwi na prawej stronie ustępuje na leżeniu na lewym boku. Rzeczywiście jak się leży na lewym boku, następuje niedokrwienie lewej strony, przekrwienie prawej najogólniej. Jak się leży na prawym boku, następuje przekrwienie, niedokrwienie prawego boku i przekrwienie lewego. Widać to mniej więcej w ten sposób, że jak ludzie są młodsi i mają zatkaną dziurkę, jak leżą na prawym boku prawą dziurkę, a lewą odetkaną, jak się odwrócą na drugą stronę, zamiana, daje się nazywa niżyk naczyń ruchowy nosa. Ja taką dziurkę zatkaną miałam 7,5 godziny po zjedzeniu wieprzowiny, niedługo. Potem miałam śniadanie odbytu długo po zjedzeniu wieprzowiny, gdzieś wieprzowina mi wchodziła w biodra, notabene w lewe. Czyli lubiłam spać na prawym boku długo. Długo mi zajęło zmiana. Boku na bok. Najbezpieczniej jest spać na plecach. Oczywiście wkrapanie, wiecie, że leczę moją dietą. Jeżeli ktoś wkrapie na mojej diecie, to znaczy, że nie zna mojej diecie.
narastać medycyna obserwacyjna. Będzie się leczyć każdy narząd wzroku. Czy mam mówić więcej? Jak to jakoś ubrać w kwiatki? A medycyna typu laryngologia widzi tylko ucho. Medycyna typu okulistyka widzi tylko oko. Z przeważającym prawdopodobieństwem, bo przynajmniej z takimi lekarzami się spotykam. Notabene wzięłam się ostatnio za głuchotę całkowitą. Ja lubię odjazdowe. Jeszcze za darmo, bo to każdy ma jakieś kuku w głowie. Ja nie dam rady. Dam radę, bo zauważyłam, że da się. Tylko, że po prostu jako osoba trochę niecierpliwa, ja wolę mieć efekty na jutro, a to niestety trzeba trochę poczekać. Zauważyłam, że głuchota będzie kiedyś, napiszę o tym książkę Świat bez infekcji, głuchota będzie nie leczona szczepami, tylko będzie leczona modo Danuta Myłek i modo Helen Krause, czy modo ja. Polega to na tym, że zauważyłam, w głuchotach dzieci i dorosłych nadwrażliwość i alergię na wiele, 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 wiele czynników. Wiele. Wiele. Do tego stopnia, że tam miałam funkcję orzeczniczą, przychodzi mi do mnie dziecko, mam wrażliwość na tyle i tyle rzeczy, alergologa, no i co żeście z tym zrobili? No nic. No to generalnie nie moim zadaniem jest okrochmalać kogoś i prostować, tylko po prostu trzy głębokie wdechy, żeby się nie zdenerwować. Bo po to się robi badania, żeby się do nich ustawić, więc wyszła u tej osoby, a i drugiej, nadwrażliwość w klasie IgM na wiele produktów, te produkty dalej jadła. Jest to związane z tym złotym, z tym, że my dostajemy w państwówce 3 do 10 zł za pacjenta brutto, będąc specjalistą na żelonie państwo wszystkich skończonych możliwych papierach, specjalizacjach. I generalnie człowiek się tylko modli, żeby mieć w papierach jak należy, żeby pacjenta jak najmniej uszkodzić, a i tak notoryczne są pretensje pacjenta do lekarza. Żeby nie mieć oddechu ani NFZ-u, ani skarbowego, ani prokuratury i policji. Przede wszystkim chronić własny tyłek. No przepraszam. No bo państwo polskie na razie tak funkcjonuje, że promowana jest medycyna tabletkowa. Notabene wielu się promuje medycynę typu suplementową. Więc tutaj o witaminie D3 i K2, K7 zachęcam, żeby wysłuchać filmik na moim Facebooku doktora Wawernarczyk-Witoszek. No i tam jest wykład, dlaczego pobieranie witaminy D3 z apteki to jest kruchnięcie się w głowę. I dlaczego pobieranie K2, K7 to drugi raz proszę z otwartej dłoni w głowę. I parę innych, ale też jest mało korzystne. Mogę to Panią rozwinąć? A propos tej witaminy D3 i tam jest cała pół godziny tłumaczenia, więc po prostu wtedy byłam przygotowana, nawet trochę zapluwam, więc wolałabym o czymś nie zapomnieć. Byłam przygotowana, więc tam jest wszystko bam. To jest na Facebooku Pani doktor? Facebook doktora Wawernarczyk-Witoszek i mój wykład sprzed 2 miesięcy, albo umieściłam go pod wykładem, który ma największą ilość wejść, tam 150 tysięcy złotych i wczoraj umieściłam link do tego filmiku, który jest puszczony przez niezależną telewizję. A czy na Pani Facebooku jest też coś do odcinkach? Dziki? Tak, dziki. 100% wyleczenia. Dziki są od zbóż, od produktów mlecznych, od mieszania białek zwierzęcych, od jadania ciężkich białek, czyli jajka, wieprzowina. Jeden rodzaj białka zwierzęcego na dobę, najchętniej raz dziennie, ale jeżeli to jest dziecko, to ja się nie znęcam nad dzieckiem, tylko leczę rodziców, żeby
wieprzowina i jajka u rodziców. Nie, to jest 23 lata. U rodziców, bo to zwykle rodzice nadają ton i czasem trzeba leczyć dziecko wbrew rodzicom. Często to jest negacja rodu, więc jest to kłopotliwy temat, bo dziecko nie może odejść za daleko od rodziców, tylko do pewnej granicy. Dokładnie, bo potem nazywa się stres. Tiki leczę tłustym, tiki leczę dietą dobrych produktów i na mojej diecie 3 dni dietę dobrych produktów i dzień wolności. Zawsze tiki się leczą, ale żeby uprawdopodobnić, żeby to było za 3 dni, a nie za 3 tygodnie, czy za 6 tygodni, co ja nie lubię czekać, to zalecam soluk czerwony na obręcz barkową z 1 metra codziennie lub co drugi dzień soluk czerwony 300 watowy, 30 razy. No i po trzecim tym soluk się ustąpi trwale, bo tak naprawdę trzeba naprawić kręgosłup szyjny. Dawno, dawno temu jako laryngolog już w państwówce nudząc się naprawiałam ludziom kręgosłup szyjny i generalnie tak mi to fajnie wychodziło, że ustępowały i natychmiast zawroty w moim gabinecie, więc generalnie za 5 lat ja już przepraszam dla państwa polskiego, już się odpracowałam, już uprzejmie donoszę, że już proszę mi nie mówić, że na studia mam bezpłatne, dalej pracować bezpłatnie. Dla młodych to jest śmieszne to, co mówię, natomiast panuje takie przekonanie, że lekarz ma służyć za darmo. Notabene dwie moje dietetyczki po szkole dietetycznej Ewa Gierula, polecam serdecznie, i Sylwia Kowalska też. One jak udzielają porad na telefon, to klient się dziwi, że ta godzina jej porady przez telefon powinna być za darmo. A z czego ona ma opłacić jedna z drugą ZUS-y? No dla osób młodych moje zdziwienie się jest oczywiste. Dla osób starszych to ja opowiadam jakieś mydły, bo powinnam za darmo udzielać porady prawa. Za płotem. To tak na marginesie, bo ludzie, są ludzie typu pijawki i ludzie typu ofiary. Spokojnie, bo trzeba nauczyć się rozpoznawać jednych od drugich, bo widzę medycynę nie jako medycynę, akademię medyczną uczącą dietetyki, tylko uczącą rozpoznawać na to człowiek umrze za 50 lat. Ja to generalnie sprawdzam, jak człowieka sprawdzam na palcach, to znaczy sprawdzam obmacując kogoś, oczywiście mówię, gdzie są miejsca słabsze, tylko w ten sposób funkcjonuje i mówię, co utrwalić, żeby miejsc słabszych nie mieć. No najczęściej porodzie takie coś jest. Ostatnio badam dziecko i mówię, a który z rodziców ma problem ze sercem? Aha, no na dziecku było to widać, więc po prostu lecząc dziecko, to oczywiście lewa łopatka fundowana po prostu jak budowa cepa. Więc kiedyś będzie taka medycyna, że będzie się badać dziecko i naprawiając dziecko będzie się naprawiać tam do 3-4 pokoleń wstecz, jak pisze w Biblii, ale to na razie medycyna udaje, że nie wie, o czym mówię. Natomiast kiedyś będzie jeżeli chodzi o kamienie nerkowe, szczególnie bakterie w nerkach, bakterie w nerkach lubię leczyć moją dietą, wolę to leczyć kaszą gryczaną niż ziemniakami. Generalnie nie mam doświadczenia dobrego w ziemniakach w leczeniu długotrwałym nerek. Nie chodzi o to, bo to teściowa, żeby nie tworzyły się kamienie nerkowe, trzeba dbać o wyściółki i dbać o wyściółki. Do tego służy moja dieta dla dobrych produktów i na mojej stronie www.dietaoptymalna.com jest artykuł zespół zadłużonej śluzówki karkowa. Ja 30 lat temu tak starałam się leczyć śluzówkę karkowa, że nagle przestawało ich za 2 tygodnie przestać boleć kolana, boleć krzyże, maziówka była lepsza i wyściółka gardła i wyściółka moczowa, bo była coraz lepsza, więc kamienie się nie tworzą na jednym rodzaju białka zwierzęcego jedzonego raz dziennie na dobę, ale to w efekcie dalej, natomiast niby na to jeszcze trzeba umrzeć, więc na mojej diecie jest zwieńczenie i kuro jedzenie jest lepsze, czy ptako jedzenie niż wieprze jedzenie i żółtko jedzenie. Rybo jedzenie jest lepsze niż wołowino jedzenie, ale
Ale we wszystkim trzeba jakoś się znaleźć, czyli żółtka, tak, jakiś ptak na dobę też, jakiś ryba na dobę też, dzień wegański, dwa dni wegańskie, tak, ale tłuste. I to jest jako rozwiązanie kwestii szybszego umierania. No cóż, można rozbić kamienie. Nie zgłosili się do mnie, nigdy się nie zgłosił do mnie nikt z kamieniami metalowymi, mimo że ja pracuję 30 lat w tym. Raczej się zgłaszają ludzie z wszystkim innym. Natomiast ja pracuję na krosach. Jak pomaga w jednym, to pomoże w drugim. Czyli ci, którzy wiedzą, co jest analiza techniczna rynku kapitałowych, to też wiedzą, co to są krosy. I generalnie te moje FIBO odpowiedzi zrobiłam, będąc moderatorem forum Forex Google, więc to jest wyższe stopnie tajemniczenia na przebywanie na forum Forex. Zorientowałam się, że nie tylko na osi rzędnych jest FIBO odpowiedź, gdzie generalnie można na stock.pl www.tyoo.pl odcięte w FIBO odpowiedziach są. Natomiast na osi rzędnych jest, natomiast na osi odciętych nie ma. Zresztą widzicie, że ten program w Polsce nie rośnie, nie robi na osi odciętych, bo po co? Generalnie robią to wszyscy ci, którzy pracują na zachodnich rynkach kapitałowych. No, głupi, choć byś biedny, biedny byś głupi. Przepraszam, ale można to skrócić w dowolnej wersji. Mam pytanie, a no bo tłuszczu zwierzęcego, czy jaki tłuszcz zwierzęcy jest najdroższy? To może tak, wrócę do tego zapachu, bo tu będzie odpowiedź na ten temat. I przez dwa tygodnie ja generalnie grzeczę bez smaku i poruszam się po olejach. I po dwóch tygodniach idę do Jadzi na kontrolę, no Jadzia, gadaj, teraz co? Ona mowa. Orzeszki? Wanilia? Notabene każda maska karmiąca pachnie wanilią. I zapach wanilii jest coś, co działa relaksująco. Mówi, o co chodzi? Kalafior z denekolem. Więc po prostu pachniałam pięknie ponoć. Sam człowiek tego niestety nie czuje, dlatego można kogoś prosić po zapachu z ust, co człowiek zjadł. I niestety ludzie na diecie optymalnej zauważają, że jedzone białko zwierzęce daje nieprzyjemny zapach z ust. I w ten sposób ja rozpoznaję, czy ktoś jest zakażony białkiem zwierzęcym. Czuję to z ust, zresztą ktoś, kto jest na diecie optymalnej, to wie, jak domownicy się do tego ustawiają. Więc jak jest silny zapach z ust, to wiemy, że jest białko zwierzęce za dużo. Więc wtedy zmieniam na rybojedzenie, jakieś ptakojedzenie. Może żółtka raz w tygodniu, ale ja dam raz na dwa miesiące jajka, więc już dawno nie jadłam. Więc tu jest odpowiedź na to pytanie. Więc tłuszcze zwierzęce są ok. Tłuszcze nasze są jest ok. Tu musi być to w równowadze. Natomiast co widzę ciekawego? Osoby z nowotworami, one źle tolerują zwykle niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe w postaci oleju. Wszystkie, albo zdecydowana większość ludzi totalnie uwikłanych w te, co powiedziałam na początku działania, oni zauważają, że tylko malec i tylko skwarki, tylko słonina i tylko masło. Więc im bardziej człowiek jest zaświęcony, tym bardziej go leczę listą z diety optymalnej. Więc jajka, żółtka, tłuszcz zwierzęcy, a widzę, że idzie to w kierunku weganizmu, czyli potem tłuszcze roślinne, ale nie na jutro. I że droga to jest poniedziałek wegański dzień z olbrzymią ilością smaku i skwarków. We wtorek ryba i cytrusy na przykład, a w środę na śniadanie nic, a na obiad fasolka szparagowa oplaszona benekolem czy olejem z testeginowym, żeby nie było, że cisnę złe rzeczy, bo ma być różnorodność, a na drugie śniadanie czekolada różna w kawie. Więc po prostu różnorodność i każdy ma swój czas. Jeden siedzi w białkach zwierzęcych, tłuszcze zwierzęce i jest mu to potrzebne. Drugi ma krojcowane, więc między weganizmem a dietą optymalną, a trzeci ma tylko weganizm
I trzeba się w tym wszystkim znaleźć. Dlatego moja korekta diety optymalnej to jest jedz jeden rodzaj białka zwierzęcego na dobę. Nie bądź spięty, tak masło i smalec i skwarki jako wyłączne tłuszcze, tylko jest jeszcze może oliwa z oliwek albo może olej rzepakowy. Lub olej z pestek dyni, lub olej z naprażonych nasion sezamu, lub olej z prażonych orzeszków ziemi. To jest wszystko takie, że można wyrąbać sety i jest w porządku. Można, o, a czemu nie wyrąbać sety tranu bez smakowego na śniadanie? Raz na pół roku jako ciekawostka, jako tłuszcz zjedzony do 11. A propos odpowiedzi na to pytanie. No więc moja dieta jest odpowiedzią na zbyt dużą ilość białka zwierzęcego. To znaczy, sam Kwasiński mówi, że ona jest niskobiałkowa, a niska białka zwierzęce, natomiast białka zwierzęce są jedzone codziennie, a potem okazuje się, że tłuszcze zwierzęce jedzone codziennie powodują, że człowiek śmierdzi tym tłuszczem. Aczkolwiek pięknie działa produkt mleczny. Moja druga koleżanka mówi, że jak opala męża, jak był na diecie Kwaśniewskiego, jak wypierne śniadanie śmietane, to w życiu nie słyszała, nie wąchała czegoś cudowniejszego, inna niż jadzia. Po prostu po zapachu rozsiewał po prostu coś nieprawdopodobnego. Opowiem wam coś jeszcze o jadzi. Jadzia po zapachu jest w stanie wyczuć zło lub dobro w danym miejscu. Dokładnie śmierdzi albo pachnie. Jak wchodzi osoba prawidłowa, to roztacza piękny zapach. Jak wchodzi osoba chora, to roztacza chory zapach. To tak na marginesie, a propos trzymania słowa. Mam jeszcze pytanie a propos mieszania tłuszczów na waszej diecie w ciągu dnia. Czy jest tutaj jakiś problem? Widzę, że nie ma znaczenia. Czyli można, nie to, że jednego tak, tłuszczu, a jak się potem zwierzęcy. Ma to znaczenie, aczkolwiek idzie to potem w kierunek mniej jeść i samo się dzieje, że dzisiaj jemy smalec ze słoniną pakowany na kalafiora albo na bakłażana przysmażonego położonego w patryczką czyli, bo takie mogą być smaki, czyli śniadania są kosmiczne. Powiedzcie mi, a jakie byście zjedli chętnie śniadanie z listy dobrych produktów? Niech pani powie. Tak po kolei. To będę prosiła Ciebie o nagranie, jednak umieszczę to, jeżeli pozwolisz, na internecie, bo trzymam słowo i nie mówię o cudach Janka. O cudach Janka mogę mówić w kuluarach. Natomiast cudem jest moja bliska przyjaciółka, która widzi, co masz w kieszeniach, nie zaglądając do mnie. No, fajne rzeczy, dużo się od niej nauczyłam. Pomogła mi się znaleźć w społeczeństwie, w którym żyjemy jako osoba światła, w cudzysłowie, jako osoba wiedząca, jak się poruszać, bo jak ktoś skończył tyle szkół i jeszcze tyle kursów, to mniej więcej wie, jak w tym społeczeństwie się poruszać. Co by pani zjadła na śniadanie? Z listy dobrych produktów chętnie do 11. Jajka. Okej, szanujemy, akceptujemy, natomiast akcentuję, żeby czasami nie zjeść jajka, tylko zjeść jakieś kwaśne, surowe, niskowęglowodanowe, surówka kuro czy składnikowa, czyli każdy wymienia sobie swoją. Następnie. Ja ogórki często jem. Świetnie. Mam jedną kobietę, która się ogórki kiszone, pani powiedziała jajka, a która obwinia, że zaszła w ciąży z powodu jedzonej codziennie kapusty. Rano na śniadanie, nie był to jedyny powód, natomiast kurde nie mogła zajść w ciąży. Zresztą na mojej diecie wszyscy zachodzą w ciąży, czy mieliby wady genetyczne, czy nie, bo na mojej diecie choroba Downa, ja mówię, że jest wyleczalna, natomiast powinnam używać słowa, że robię Downa wysokofunkcjonalnego. Mam w projekcie te osoby z Downa, które fajnie współpracują, dzieci mają nakaz robienia sobie zdjęcia co pół roku, bo będzie zmiana. Po prostu nieprawdopodobna jest poprawa w chorobach genetycznych. Jak wskoczyłam na kanał jednego miastowidza i z nim dyskutuję na ten temat, no notabene ma 15 razy więcej subskrypcji niż ja. I generalnie wiem, słuchaj dziecko, w ciągu miesiąca zaczyna mi zawinać guziki, zaczyna zawiązywać,
buty. To nie jest wyleczenie. Słuchaj, ale przesiedł do komputera i generalnie parcie na wiedzę jest nieprawdopodobne. Na frytkach i na żółtym jest parcie na wiedzę i na pustym nieprawdopodobne. To nie jest wyleczenie, ale słuchaj, zaczyna słuchać uważnie i powtarzać to, co robią więksi, więc nie ma jakichś takich działań, które są nieadekwatne społecznie. To nie jest wyleczenie, no to generalnie jak tłumaczyć człowiekowi, że następuje stopniowa poprawa, mówiąc tak, że ludzie są w totalnym szoku po miesiącu od wdrożenia diety dobrych produktów, jakąkolwiek chorobę genetyczną by nie wziąć pod uwagę. No, z petycją nie będzie się działo, bo zdjęcia będą robione. Natomiast rzeczywiście teraz już osoby, które mają do czynienia z wadami genetycznymi, mówię na razie o chorobie Downa, już się mówi, ale nie jedźcie słodyczy, nie jedźcie cukru, czyli podejście jak w autyzmie. Nie jest to do końca okej, bo generalnie cukier jest nie okej. Dwa dni pod rząd cukru jest okej. Ja stronię jak mogę, ale czasem wychodzi co wychodzi. Natomiast jak pójdziecie, jak się położycie w szpitalu, to każdy dostanie żyły albo sól, albo cukier, jak, a nie możecie nic mówić, więc po prostu nie jestem przeciwnikiem cukru dwa dni pod rząd, aczkolwiek co jest gorsze, cukier czy owoce? Ale mówimy o cukrze jako cukier, czy węglowodany. Cukier czysty. No widzę, że najgorszy jest miód i syrop klonowy. I to jest, nie ma z nim się, to zabija każdego. No już próbowałam, żeby miód gotowany, ale nie kupuję tej bajki. No syrop zegary, cukier palmowy, sok malinowy, to są syropy glukozowo-fruktozowe bardziej przeze mnie polecane niż miód. Myślałam, że miód szkodzi wszystkim innym, natomiast jakieś 6 miesięcy temu też chciałam sobie zrobić testy, bo wszystko, co Wam polecam, robię na sobie od 30 lat. Więc zrobiłam sobie 3 dni na wodzie, w drugi dzień wypiłam kawę i zjem rzeczki miodu. Rano obudziłam się z trencjami rękami do łokci. Czy rozumiecie mnie? Nie ten paluszek, tylko obie ręce do łokci. Czy rozumiecie? Dzień po prostu. Kawa mi nigdy tego nie zrobiła. Kawę pijemy raz na miesiąc, raz na 2 tygodnie, takie 2-3 dni pod rząd. Zresztą kawa to jest rodzina marzonowata, więc krzywdy za wielkiej nie robi, jak się nie jest w nałogu. Więc też codziennie jest niezdrowe. No, wszystko co codziennie jest niezdrowe. I wszystko co codziennie na śniadanie rano i powtarzamy schemat kawa, papieros, to jest zestaw nałogów na śniadanie, jajka na śniadanie. Boczek, ja miałam schemat na śniadanie, boczek. Co byś zjadł na śniadanie? Ogórki, powiedziałeś. Dobra, następny. No jajka. Okej. Okay. Coś trzeba zrobić dwa dni w tygodniu, inne śniadania, bez białka zwierzęcego. Ja to zestaw ulubionych, to jest woda z grupy kiszonej i barszcz czerwony na osobę. Genialne, woda z grupy kiszonej i barszcz czerwony. Co wam chcę powiedzieć, że założyłam wstępnie, mogę się mylić, że można projektować, czy ktoś umrze na zapał czy na raka. A zadaję takie pytanie, jakbyś był na bezludnej wyspie, co byś wybrał? Wodę spod ogórków czy wodę spod kapusty? No jak ktoś mi na razie z tych 30 osób nowotworowych, które miałam przyjemność dopytywać, wszystkie wybrały wodę spod kapusty. Żadna nie wybrała wodę spod ogórków. Natomiast jeżeli po rodzie nie było żadnych nowotworów, czyli wstępnych do drugiego pokolenia, 90% nie wybrało, czy 80% wody spod ogórków. Czyli dziś widzę wyższość dyniowatych nad kapustą. No, będę teraz panuje sepsa, coś takiego. A więc przychodzi nieznajomy. Mówię, ty, mam sepsę. Podpis adiunkta. Ja mówię, widzę. No i co z tym robimy? A co jesz? O, jeden niejasno, więc mi zlecił przez 2 tygodnie na zielono. No ja mówię, no wie, kurde, ty masz sepsa od tego zielonego, co wczoraj. Co wczoraj, to znaczy OBS to i przez 2 tygodnie, przez 12 jadł tylko zielone miksy. I ja mówię, no dobra, damy radę, słuchaj, twoja sepsa będzie za 3 dni wyleczona. Bo miałam za tydzień być na Mazurach z tym OBS to i generalnie z przerażeniem w oczach, mając rozpoznanie sepsa pana adiunkta,
oddziałów zakaźnych. Notabene, jak będzie nas słuchał, Marek, zachowaj to skierowanie, jeżeli go jeszcze nie wrzuciłeś. No i zleciłam w związku z tym, że chciał zrobić 2 tygodnie na zieloną, no to zakontynuowaliśmy te ostatnie 2 dni zielone typu sok z cukinii, sok z buraków, sok z czego jest sok z kiwi, coś jakieś zielone wymyśliłam inne niż kapustne, bo dorobił się tego obesto jedząc codziennie kapustę. Dlaczego kapusty mają takie działanie? Jest w tym filmiku o witaminie D3. Mają dużo wapnia i przez to wywołują uruchomienie szlaku glukoneogenezy. Resztę, jak ktoś chce, to sobie przeczyta. Biologię komórki, przy czym piękne jest zdjęcie w książce, co powinni zmiany, czego unikać. Jak przebiegają szlaki metaboliczne w komórce. Czyli od razu to jest tak zwane kompendium Strayera. Można tam zajrzeć i zobaczyć, co się gdzie robi i czego potem jest za dużo. Jak ktoś by chciał zgłębiać. Według mnie to zdjęcie jest kompendium całego Strayera, czyli biochemii dla studentów medycyny i lekarzy. Następny. Podobnie. Tak. Młodzi ludzie jajka na śniadanie. Chcą czegoś osiągnąć. To znaczy, ja może na laurach trochę sobie siądę, bo zauważyłam, że tarcie do białka zwierzęcego, bo tak, zażyczył sobie jajka znowu na śniadanie. Ja znowu to jak dwie poprzednie osoby. Dobra. I chęć jadania białka zwierzęcego mówi, że chcę działać, chcę coś zrobić. Notabene, jak już tak naprawiam siebie weganizmem, bo gdzieś mam takie kierunki w kierunku weganizmu, tego, ale weganizm implikuje nadspożycie węglowodanów, więc też jest zły. Dieta optymalna implikuje nadspożycie białka zwierzęcego, więc też jest zły. Wszystko jest złe, trzeba tylko skakać sobie po tym. Notabene, jak się da. Więc czeka na mnie olbrzymia ilość papierniczej roboty. Po prostu tyle to jest mało i muszę zrobić jak sklep, czyli do zrobienia tego muszę być bezwzględnie uważna do zrobienia takiej dużej ilości papierniczej roboty. Więc jak spojrzałam na nią, powiedziałam, Boże, poszłam kupić kebaba, duża ilość sosu ostrego i za pół godziny siadłam i nie przezrobiłam ją bezbłędnie, bo raz przeczytałam, wszystko się zgadza i to tak, żeby nie popełniać błędów, więc ten kebab mi potem zaszkodził, potem był jakiś grejpfrut, potem sok pomarańczowy. Potem na noc 22 zjadłam 200 gramów kiełbasy. O 22. Dlatego po prostu potem się próbujemy leczyć w sposób impotentny. Ja zresztą miałam zestaw leczenia, że pokrywałam substancję nadwrażliwą, czyli na które byłam nadwrażliwa, więc białka mleczne wieprzowiną. Więc człowiek lubi wracać do swoich schematów. Wieprzowina mnie nie ratowała tyle, ale potem generalnie. Jak siusiam, to siusiam na wieprzowo, więc po zapachu moczu lub niektórzy po smaku mogą odczuć, co zjedli nie tak. Generalnie do 5 godzin jest to mniej więcej w prawie, w 70%. Natomiast do 34 godzin wstecz pojawia się w moczu dziadostwo, więc jeżeli byłby zapach, smak nieprawidłowy, to znaczy, że 34 godziny wstecz było zjedzone coś nie tak. Jakieś przestępstwo przeciwko sobie, przeciwko mnie, przeciwko bliskim. Dobra. Następny rzęsowy pani nie tam zjadł. Pomidory jajka. Pomidory, świetnie. Ja bym zjadła zamiast jajek do pomidorów majonez. Czyli było tak, że łyżeczkę brałam z sobą do auta, do sklepu. Majonez otwieram, śniadanie podane. Trzymało mnie to długo, ale po czasie, jak zauważyłam, że żółtka mnie siekły w biodro,
powiedziałam, o nie, dziękuję, dziękuję wiedzy optymalnej, generalnie fajna, nie ma sprawy, tłuszcze powodują, że nie chce się jeść, nie chce się pić, no tam będę weszłam na tą jasną chwilę i tam jest błędne tłumaczenie, jak człowiek może żyć światłem, przecież nie żyje światłem, gdzie tam udowadniali, że tlen plus glukoza to jest tworzenie dwutlenku węgla, więc po prostu z tej glukozy wydalamy dwutlenek węgla i wodę, gdzie generalnie porównanie powinno być napisane, więc tlen plus tłuszcze własne i dwutlenek węgla i woda, która się potem z powrotem wchłania, bo notabene jest taki jodin, który nie pije i nie sika, to znaczy generalnie robiło się USG przy kamerach i tworzył się mocz, a potem był wchłaniany, więc to jest opcja okej, okay, ale ci wszyscy ludzie, oni nie mają ochoty żyć w społeczeństwie, to tak na marginesie. Bo ja jestem przeciwnikiem wydalania ketonów z moczem. I tutaj nie ma zmiany. Jeżeli ktoś powie, że jest to korzystne, dieta ketonemiczna, to generalnie wysłucham. Nie ma sprawy, każdy ma swój czas, nie ma sprawy. Wcześniej czy później dojdzie do diety dobrych produktów, tak czy inaczej. Nie przejmujemy się załogi, nawet będę jakoś tam systematyzować, wybiorę jakieś logiczne wytłumaczenie dla medycyny i dla ludzi z pobliżu medycyny. I tych, którzy też chcą zrozumieć, a nie są z medycyny. Następna osoba. Moje śniadanie to przeważnie kawa, ale... Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie, jestem za tym. Kawa jest codzienna. No to może kawa codziennie, może niekoniecznie. Ale jest to na pewno fajna zmianka dla tych, którzy jedzą jajka. Kawa na śniadanie, kawa na drugie śniadanie. Może być z cukrem, tylko przez dwa dni, a potem nie dwa dni. Bez owoców. Okej, ja też nie słudzę, bo w ramach higieny trzeba coś zrobić przyzwoitego. Dobra. Kolega? Obecnie najczęściej jajka, ale zdarza mi się z tą tak. Troszkę. Zależy od okresu. Czy trany, a trany ma też
warto jadać jajka, kura, gęś, kaczka, wołowina, wieprzowina, czy dziczyzna bez surówki, bez ziemniaka, bez kaszy gryczanej. Ten chleb gryczany jest na tak, na Facebook doktora Gawędarczyk Witoszek jest fajny chleb gryczany. Zamiast mąki ziemniaczanej można dać mąkę z tapiołki, albo mąkę z babki i owocy, trochę drogo wychodzi, albo mąkę z ususzonych płatków z dobrotek, czy po prostu można by dziwiać, bo będzie sprzedawane dziwowisko w sklepach, dziwowisko jadalne. Więc tutaj zachęcam, żeby też przejść Łukasz Łuczaj, profesor przetrwania, gdzie można zrobić mąkę z wszystkiego, co rośnie na dworze, tyle nie było gdzie trawa, prawda? Bo ja jestem przeciwnikiem traw, więc trawa co 3 dni. Można ją zmielić, można z niej mąkę zrobić. Ja nie mam nic do trawy, wolę trawę od płaskorki i samoprzy, bo płaskorka i samoprza to jest to samo co owsianka i chleb żytni. I jeśli kukurydza, więc można się wypasać na dworze, ale jak odżywimy się jak krowy, to potem mamy umysł też taki ograniczony. Mógłbym jeszcze a propos gotowane czy przetworzone termicznie, a surowe, zwłaszcza w kontekście. No ja jestem w etapie pół na pół, natomiast i wolałabym na tym zostać, bo obserwuję tych ludzi, którzy jakoś siedzą w lasach i nie mają ochoty z niej wyjść, to oni też odeszli z albo z surowego, czyli soki surowe, na przykład na śniadanie sok z cukinii z odrobiną cynamonu, czy można podziwiać przeróżne, czy sok z dyni z 1/4 gruszki, ja tylko na taki temat. Czyli czy surowe, czy gotowane, na śniadanie można zjeść zupę jarzynową, czyli ogórek, cebula, usmażone i ziemniaki. Można to zjeść na śniadanie jako posiłek czy składnikowy. I takie zupy czy składnikowe są na Facebooku, doktora Rożyna, czy Witoszek. Więc uznajmy, że ma być to po naszemu. Dlaczego akcentuję, że ma być dzień wolności? Bo dzisiaj mam. Takie chętne są do wcipliwości. Wolności. Może nie wolę nie powtarzać, bo nie. Się nagrywa, więc. No przecież świat też chce wiedzieć o tym. No bo mężczyzn się spotkało i jeden mówi do drugiego. Słuchaj, jak się cieszę, dzisiaj będzie stosunek z moją kobietą. Jak się cieszę. A ten drugi mówi, o kurde, a u mnie dopiero za rok czy coś takiego, pierwszy raz na wcip. Ale gdzieś mniej więcej ktoś gdzieś to słyszał, więc ten kto słyszał to. Nie, bo akurat to jest dzisiaj, nie? Ten co raz na rok spożyje się cieszy, bo to dziś, to dziś. A miał lat 90+. Do tego, który mówił, że codziennie, a miał lat 20 czy coś na ten temat. Więc radość leczy. Nie bez powodu ci, którzy opowiadają różne dziwne rzeczy, mówią, że robimy wdech, to nasza łuna czy aura poszerza się po wielokroć, więc trzeba nauczyć się oddychać. I trzeba nauczyć się trzymać innych na dystans, żeby mieć możliwość zrobienia szerokiego wdechu, więc odpowiedziałabym wykrętnie, ale to jest 100% odpowiedzi równy swoje. Który następny? Pani. Na śniadanie. Jajko z majonezem, pomidor. Jajko z majonezem, pomidor, ogórek, ale nie zalecać łączenia z pomidora z ogórkiem, no ale sama długo wyrastałam na zestawie. W zestawie pomidor z ziemniakiem, mimo że to jest coś innego. Wolę albo pomidory, albo ogórki zalecać jako jeden posiłek. Pomidory mają silne działanie probulowe i cieszę się, jak ktoś nie ma ochoty na pomidory codziennie. Ci, którzy mają ochotę na pomidory codziennie, mają w rodzinie ludzi, których coś tam bolało. Chcę wam powiedzieć, że jak przyszło do mnie paru nowotworowych, tak się skumulowali na raz.
kupiłam wyłącznie pomidory, wyłącznie sok pomidorowy i generalnie przez 2,5 dnia jadłam wyłącznie pomidory. Takie miałam parcie na ten temat i suszone pomidory. Na zasadzie kto z kim przestaje, tak mi się staje. Jakby to powiedzieć. Kiedyś jechałam sobie, zdając chirurgię w samochodzie profesora genialnego, który jest profesorem jednej chirurgii ważnej. I jechaliśmy na robotę do osoby, której wyciekał potas. Potas 3,2, 3,1 i generalnie mnie się profesor pyta, dlaczego mu ucieka potas, no. Studenta, no generalnie. Pan profesor też nie wiedział generalnie wysokowanie stanów zapalnych, to jest w medycynie, on jest przekażenia, to jest jako główny kierunek. Otóż na mojej diecie potas podnosi się co chwilę coraz wyżej i ludzie, którzy mają długowieczność, jednym z objawów długowieczności jest wysoki potas. Więc potas spada po substancjach, na które jesteśmy nawet wrażliwi, po nietolerantach i im wyżej potasowe żarcie się stosuje lub bliższe diety dobrych produktów, które mają się prawdopodobieństwo posiadania wysokiego potasu, jest bardzo korzystnie mieć wysoki potas, ale przewlek badańczy mając a priori z nadania wysoki potas, bo tam chodzi o niemożność jego wydalania, więc inny temat, natomiast mówię o zdecydowanej innej większości. Więc pomidory niby mają zabezpieczać potas, ale jak długo stosowałam leczenie mojej świętej pamięci koleżanki, która miała dawno temu przerzuty nowotworowe. Ja wtedy nie wiedziałam, że ziemniaki powodują przerzuty nowotworowe. Spokojnie, bo to nie tak. Bo pięknie uzyskała to życie bezbólowe, ale ja wtedy nie wiedziałam wszystkiego. I niestety po ziemniakach jej spadał potas. Tak samo możliwość jest, że po pomidorach może spadać potas. Więc po prostu uszczelniajmy błony dietą dobrych produktów, jaką dla każdego inną, bo dieta dobrych produktów dlatego działa, bo uszczelnia błony. A dlaczego uszczelnia błony? Bo szanuje jelita 4-miesięcznego dziecka, więc 99,99% przynajmniej nadają się za 2 godziny. Nadają się właśnie dieta dobrych produktów, nadają się dla 4-miesięcznego dziecka, ale każdego można zepsuć, więc po prostu jedno zarzuty jednych lekarzy było do mnie, dlaczego ja polecam monoposiłek. Słuchaj, jak zjesz sałatę, to odpoczywasz pomidora, jak zjesz pomidora, to odpoczywasz od kiełbasy, jak zjesz kiełbasę, odpoczywasz od jajka. I na to są te testy immunoprzyczysta FOS na YouTube, Detective 200+, one są za 1700 zł, bez konsultacji lekarza, bo od razu do testów konsultacja lekarza kosztuje 200 zł, co serdecznie odradzam, bo zachęcam, żeby każdy był dla siebie własnym lekarzem, więc ułożę sobie dietę z listy dobrych produktów po swojemu, zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem i rzeczywiście z diety Kraśniewskiego weszłam, wzięłam to, że tłuste powleka, ale powleka również, czyli jak mamy zmarszki, nie ładujemy cukru i miodu na te zmarszki, tylko zajmujemy się jakimś tłuszczem. I podobnie jak mamy rany w jelitach, nie ładujemy cukru na te rany w jelitach, ani miodu, tylko ładujemy tłuszczu, to tak mniej więcej na marginesie. Notabene ci, którzy polecają kalwem K7. Jak mamy jelita, to na chorej śluzówce nam nie wyrośnie fizjologiczna bakteria. Więc ci, którzy łykają HDMK7, od razu wyłykają fizjologiczne bakterie, które się nie zamierzą na chorej śluzówce, bo na patologicznej tkance wyrasta nam tylko patologiczna flora. Nie ma opcji, żeby na chorej śluzówce wyrosła nam zdrowa bakteria. Zapomnij. Dlatego się coś nazywa coś, bo jest czymś i kropka. Więc po prostu ci, którzy cisną B12, K7 i bakterie kwasu mlekowego i dalej cisną
substancje nadwrażliwe, alergeny, nietolerancje, no, modlitwy trzeba odmawiać za tych, którzy promują suplementację, aczkolwiek słuchając ostatnio na doktora Czerniaka, to jeszcze się zawahałam nad low-dosis naltrexon, aczkolwiek odchodzę zawsze od medycyny, która wikła pacjenta do lekarza. Więc jeszcze jestem za witaminą C, ale nie codziennie, jako zamiennik od wody z wodogórków czy wody spod kapusty. Jeszcze jestem zwolennikiem melatoniny 5 mg, popić szklanką wody lub pół szklanką na śniadanie lub na kolację, bo to jest bez recepty. Ale low dosis naltrexon, gdzie generalnie to działa, i generalnie zna receptę o zależności od 1 mg, kończy się bezwzględnie na 3 mg. To jest uwikłanie pacjenta do lekarza. Masz lekarza pacjenta z problemem, nazwę to umysłowym, bo już nie powiem, że chora nerka lub chora ducha, przepraszam. No to taki pacjent myśli, że lekarz jest światłem, sterem i okrętem i wie więcej, nie? No i no rzeczywiście można mu pomóc dając low-dosis naltrexon 1 mg, ale po co? Większą radość daje machanie własnymi paluszkami i przelewanie z tego spróżne. Notabene ciekawostka jest taka, że obserwuję, że w diecie każdej jest tak, że kapusta niszczy jedno, leczy jedno, uszkadza drugie. Ogórki leczą drugie, uszkadzają trzecie. Pomidory leczą trzecie, uszkadzają czwarte. Czyli widzę, że każdy pokarm ma pewien potencjał leczący dla każdego inny i każdy pokarm ma pewien potencjał uszkadzający dla każdego inny. Próbuję jakoś to posystematyzować, ale niech medycyna najpierw zrozumie to, co mówię, bo czyli odejdzie od suplementów i podawania syropu jadowego w oko lub żeby nie powiedzieć za dużo, a z kaliodazji, czyli mówię to do siebie, żeby uzyskać szybkie wyleczenie u pacjentów, którzy myślą, że leki ich leczą. Mówię do siebie. Ten słynny magnes uzgaszać. Proszę. Czyli jest pani, jak pani mówi w książce, jest pani generalnie za tym, że organizm sam sobie reguluje. Tak, a organizm sam sobie reguluje i suplementy, i witaminy, więc magnes i B6. To znaczy, powiem wam, mitochondrium jest taki obrót. Jadamy śmieci, mamy taki obrót. Magnes weź, mamy szybszy. Po co? Wolę pobiegać. Nie. Momencik, albo po co przyspieszać? Wolę zwolnić, żeby dłużej pożyć i mniej dostarczyć jedzenia, żeby go nie spalać. Czyli wszystko było. Proszę? Czy to, co pani napisała, zresztą widziałem na Facebooku ostatnio, że żyć przeszłością, żyć przyszłością, ale lepiej żyć teraźniejszością w tym momencie. Żeby tak się wszystko dało. To następny mówi, co na śniadanie wystarczy. Uważam, że to patelni piękna rzecz, aczkolwiek tego chowa mrożona. Coś jest nie tak z mrożonymi rzeczami, bo ludzie, którzy żyją długo, oni nie lubią mrożonych jeść. Więc wolą, jak kupią już mrożonkę, to wolą dodać coś na tur. Jakiś poręcz, czy wypływała, czy coś takiego żywego. Rzeczywiście mrożonka jest okej, ale mrożonka jest troszkę tej marchewki, więc wolę jakiś typu kalafior, brokuła oblana majonezem lub oblana
widzę sztywność podejścia, więc zalecam pomarańczowe, czerwone, zielone do jedzenia i zakaz ubierania się mięczarzy powyżej pasa. Generalnie uznaję, że nie powinno się w ogóle ubierać na czarno. Zapewnie ukaźnikowe, to po prostu rzecz, proszę. No to czym? Co? To czym to ucho? To ucho, to znaczy jest taki preparat cyrus dla starszych, bez recepty. 2x1 plus Ibuprofen Max, a dla dzieci to jest Actifed, zależnie od wagi, plus paracetamol. 3 dni leczymy generalnie. Każde doznaje odnowienia. Generalnie wiecie, że ucho środkowe trzeba zobaczyć do 3 dni, bo jeżeli do 3 dni nie zobaczy się zapalenia ucha środkowego, to sam tam mikroprzestrzenie i może być z tego potem ucho przewlekłe, więc tak generalnie słusznie, że trzeba natychmiast się skontaktować ze swoim laryngologiem. Aczkolwiek skoro lekarz ma to na luzie, to generalnie wie, co robi. Niemniej jednak 30 lat już jestem laryngologiem, więc wiem, kiedy mogę, a wiem, kiedy zacząć się bać, a wiem, kiedy mam często mi się portki. Więc borelioza jest chorobą wyleczaną. Ja wycofuję dietą objawy, a boreliozę więc wycofuję wszystko, co jest objawów, i wycofuję dietą mianoana. Co 6 tygodni, 3 miesiące zalecam sprawdzać. I jak ktoś bardzo chce, to może sobie ANA 3 zrobić profil i co pół roku sprawdzać, że jedna frakcja wróci do normy. Lub ja nie lubię leczyć metodami leczenia wyłącznie wyników, więc po prostu rybojedzenie jest genialne, warzywo jedzenie jest genialne, surowe gotowane jest ok, jak najmniej namieszane w posiłku jest ok, a wołowina, cebula i pomidor to jest posiłek trzyskładnikowy. Zawsze zachęcam jednak, jak wołowina to sama, bez cebuli i bez pomidora, tak na przyszłość. I każda objawy boreliozy się wycofują, więc jestem przeciw antybiotykoterapii, bo te objawy wycofują się niestety w boreliozie niepotrzebnie, ale po tygodniu najpóźniej dwóch, więc dzieje się to troszkę powoli, związane jest to ze spadaniem przeciwciał. No i jako kontrola, czy doktor leczy dobrze boreliozę dietą, zachęcam kontrolowanie go. Część doktora kontrolowaniem przeciwciał lub jakichś parametrów zapalenia, kto ma podwyższone OB, to może sobie skontrolować, co tam w systemie, w którym tam się chce co tydzień czy co miesiąc, lub CRP co miesiąc. Przy boreliozie jeszcze, nie wiem czy to jest objawem boreliozy, ale rano jak wstaję, to czuję tak jakbym nie miał w ogóle mięśni na stopach. To jest objaw starzenia się, to jest związane z samej kości. Ja wiem, objaw starzenia się, tu jednak zachęcała diecie dobrych produktów i jest coś takiego jak wirtuozeria diecie dobrych produktów. Ja nie będę polecać dla takiej osoby przy stawu dowodego mięsa, jaja, kura, ptak, ryba i ziemniaki dobowo, tylko jak je białko zwierzęce, to w ogóle nie wolno zjeść ziemniaków. To jest porada dla pana i jako zaawansowany stopień. I tutaj jest wejście albo w buraki na śniadanie, dokładnie z cebulką przysmażoną, z olejem, albo po prostu dowolne rzeczy z listy dobrych produktów lub zupkę, lub mleko migdałowe, o tak, wypić do herbaty na śniadanie, drugie śniadanie, a potem coś z listy dobrych produktów. Tak? Jakby to powiedzieć? Medycyna często powiedziałaby, że brakuje czerwonego i czarnego koloru. Więc generalnie intuicja ok, ale ten czarny bym ubierała poniżej pasa tego medycyny Dalekiego Wschodu, a byłabym tutaj czerwone majtki z medycyny Dalekiego Wschodu. Ja jestem od diety, więc będę zaleczać buraki z cebulką na śniadanie lub kapusta modra ze skwarkami na śniadanie. I z grzybami na przykład na śniadanie, białko zwierzęce raz dziennie i to powinno ustąpić po 7, najdalej 14 dniach.
Tylko nie zastaw dobowy białko zwierzęce i ziemniaki na damę. Ale białko zwierzęce, przepraszam, nie codziennie też. No, słuchamy siebie. Im człowiek jest starszy, to chce jeść białko zwierzęce codziennie, więc zachęcam, żeby było codziennie inne. I przenieść go po różnych komplementach. I może, żeby zrobił jeden dzień z rybą i jeden dzień wegański w zakresie dobrych produktów. Jak już porobił wszystko, co jest na mojej diecie, to wtedy to jest zestaw ratujący. Dzień z jednym rodzajem ryby i dzień wegański w zakresie dobrych produktów. To polecam każdemu, jak przychodzi do mnie, żeby po prostu zatrzymać mieć nowego człowieka z nowym myśleniem, w nowym nurcie rzeki, mówiąc hurra, zaczynamy nowy dzień. Więc to musi się całkiem wycofać. Słabość mięśni z rana musi się wycofać. Dalej. Będzie się to wiązane z podnoszeniem własnej witaminy D3 i podnoszeniem własnego potasu, pobieranie suplementów, zawsze spowalnia leczenie, bo jest, jak chodzimy, jest wsparciem. Jak chodzimy o lasce, no to nigdy nie będziemy prosto chodzić. To znaczy nigdy nie ma nigdy, ale jest trudniej nauczyć kogoś prosto chodzić, jeżeli mu się da już laskę. Lepiej przebywać z prosto chodzącymi, czyli tymi, którzy nie mają dolegliwości typu bóle kolan, bóle bioder, bóle stóp lub którzy potrafią chodzić, omijać ludzi na wózkach. No bo czasami jest taka choroba, jak jest dużo osób, którzy nie mogą chodzić w lodzie, czyli albo na wózkach, albo bolały ich tam krzyże kolana. A to jest związane z wodą, czy nie? Każdy ma inny objaw bolesti. Można nie mieć boreliozy, można mieć takie objawy, żeby było ciekawie. Oczywiście trzeba zrobić rezonans mózgu, żeby zobaczyć, czy nie ma się efektu. Był rezonans robiony mózgu? No to nie ma. Okay. To w takim razie dbanie o naczynia. To jest jak leczenie chyba jest wynik drętwienie ręki, albo dopiero mam go nagranie, które puszczę. Zestaw dobowy na śniadanie, coś tam, co wymieniłam, na drugie śniadanie, grejpfrut, cytryna, awokado, czy tam co pasuje, na obiad olbrzymia ilość cukinii ze skwarkami i papryczką, czyli imbirem, co tam pasuje, jako dzień wegański, bo naciśnięcie tłuszczu w dzień wegański powinno likwidować te dolegliwości natychmiast. Czyli dzień wegański wraz z tłuszczem. Jak często pan jadał wieprzowinę? Różnie. Bardzo ciekawe. Pytanie, czy skwarki i słonina by to wyleczyły? Dlatego zawsze daję nadane te skarby i słoniny, żeby maksymalizować wyleczenie. Więc po prostu albo oliwę z oliwek, albo olej z pepperina, albo ten przysłowiowy benekol. Można sobie sprawdzić pod oczami robustę z tych trzy. Jest to produkt dla nas prawidłowy, czyli rano wstajemy, wciskamy w sobie oczy olej, na przykład słonecznikowy, jeżeli do pół godziny coś nas zaszczepie i nie wolno tego jeść. No i kolejny test za tydzień, oczywiście pod warunkiem, że nie mamy nadwarunkowego zapalenia skóry, bo nie można mrugu dawać na oczy, a ten olej rzepakowy nie jest tak do końca czysty. Nie wiem, czy słyszała Pani na temat testu, gdzie kładzie się pokarm na jednych, sprawdza się siłę kończyny górnej. Słyszałam, jestem za. Tak samo badanie pokarmu testu, czyli nawet pokazanie pokarmu wystarczy i robienie testu siłowego na ręce lub zrobienie na sobie. Zjedzenie pokarmu i tętno ma nie wzrosnąć więcej niż o 8. O po pół godzinie, czy po godzinie, czy po 25 minutach przy czym są tak zwane figo odpowiedzi, więc to tętno może wzrosnąć nie w ciągu pół godziny, tylko może wzrosnąć po 8 godzinach od spożycia wieprzowiny, więc takie ciekawostki też należy uważać, dlatego jest tyle testów, że żaden z nich nie diagnozuje pacjenta całkowicie, aczkolwiek kiedyś będą testy, które będą zadiagnozować pacjenta całkowicie, tylko na razie medycyna ma odejść od uwikłania pacjenta w suplementację. To
cały dzień, jak trochę na tym szczeblu, podeszła do mnie w trakcie, jakbym chodził, szedł na kamyczek, czy pojęty na to, to czuję na prawdziwe dosłownie. Powinno się to ustąpić na tłuszcze, więc jeżeli byłaby to jakiś posiłek z tłuszczem zjedzony, który pan lubi, dla mnie taki fajny posiłek był ostatnia kapusta kiszona ugotowana i do tego słoik grzybów ugotowany i do tego tłuszcz, który panu pasuje i to tak fajnie zapycha brzuch i tam jest dużo tłuszczu, więc... Mam jeszcze uchylki jelita grubego, nie? No i co z tego, nie ma świętych uchylki jelita grubego i są i co z tego. Znaczy, trzeba dbać o posiłek z tłuszczem też, bo ten tłuszcz powleka to jelito, bo uchyłek się robi wtedy, kiedy się podsuje jelito albo złym białkiem, lub złym węglowodanem, to znaczy przed aktualnie węglowodaną lub złym białkiem, ale białka jest również w kapuście, więc dlatego te testy drogi za 1700 robi się na białka w cukinii i w cebuli, i w kalafiorze. I to, na które jesteśmy na straży, ma potencjał zrobienia uchyłku. Więc tłuszcz jest bezpieczny, bo tam białka stosunkowo nie ma, dlatego wychodzą z diety optymalnie. Widzę, że jest to dieta ok, ale potem tłuszczu nie można cisnąć przez najbliższe 50 lat na stoły 3 razy dziennie. Więc to się powinno też wycofać. Jedzenie powinno być kolorowe, jak mawia medycyna Dalekiego Wschodu. Czerwone, pomarańczowe, żółte, zielone. Będziemy kiedyś jeść niebieskie kwiaty, kiedyś na razie wszyscy żyjemy w miastach i blisko dużych dróg, czyli mnożone są z ołowiem. Dobra, czy jeszcze jakieś? Warto pisać, co się je, bo wtedy ma się na to z sobą. Tak, pytanie? Odnośnie tak zwanej przeciekalności jem. Jest coś takiego w medycynie, istnieje coś takiego, czy to jest tylko tak, nie ma terminu przeciekania. W medycynie jest termin, w medycynie stan zapalny jelita, ale generalnie miejsce jest nie do znalezienia, bo wziernikiem nie dojdzie się do jelita cienkiego i nie zobaczy się, w którym miejscu jest stan zapalny, dlatego robi się ten staroskowiecki masaż brzucha, czy coś takiego innego, że się różne zakwasy z brzucha wycofuje, zwykle one są zlokalizowane po kolizji jelita cienkiego, więc dla medycyny jest to nie me. Natomiast jest to logiczne, że... Czyli jest. Jest ta zapalna jelita cienkiego, tylko jak to w medycynie zdiagnozować? Nie ma możliwości, to znaczy no OBCP tam zwykle jest nic, mówię o takich łagodnych stanach. No tylko tym testem płatnym, tym za 1700 zł, ale medycyna go nie uznaje, więc na razie musi kilkunastu idiotów go opisać, czyli za darmo siąść i generalnie opisać to, co zauważyło, ale jak się dało i pisałam, to generalnie przez jakiś czas mi wracała moja praca, więc już nie miałam ochoty siadać i pisać, bo po prostu jest to robota niestety wykonywana za darmo, więc jak się ma 55 lat, to już myśmy jako lekarze przeszli dużo za darmo i służenie społeczeństwu, więc po prostu młodym może się chcieć, więc czekam na młodych, którym by się chciał, ale niestety młody pracuje teraz za pieniądze, więc generalnie pozostaje nam wszystkim samemu się leczyć. No to... Stan języka. Tak, a propos języka, to moja córka chodziła do żłobka, mając półtorej roku, poszła do żłobka, głowę był do 4 lat. I zauważyłam, że jak ma tylko zimne rączki, zaraz opowiem na języku, to ja ją zostawiłam na 2 dni w domu i leczyliśmy się dietą, bo choroba chodzi rączkami nóg i rączkami, znaczy nóżkami, paluszkami nóg, nie paluszkami rąk, tak mówi medycyna chłopska. Podobnie jak nosem i oczami, go strzeli i wychodzi nosem i oczami, więc to strzeli, jak mówi medycyna chłopska. I moja córka nie chorowała w ogóle. Nie chorowała w ogóle. A więc córkę zawożę do przedszkola i przedszkole do żłobka, żłobek zamknięty, a co jest? Ospa. A jak to wygląda? Bo ja będąc młodym lekarzem, generalnie o tym nie widziałam. I
trzecie drugi jest surową, trzeci jest surowiczym wykwitem, a czwarty generalnie typu strupek. Generalnie córka nie miała żadnych krostek. Zaczynają się na głowie. No znalazłam jedną krostkę, że to była ospa, bo może się podrapała. No generalnie wróciliśmy do domu i zaczęliśmy się leczyć dietą. Podobnie było wydarzenie o różyczce. Też zaprowadzam już dziecko do przedszkola, po 5 latach, w przedszkole zamknięte. Co chodzi? Różyczka. Różyczka? Różyczka. No to idę z dzieckiem z powrotem do domu, no różyczka. No generalnie siedzimy w domu, dziecko nic nie jadło do 20. O 20 zjadło jedną frytkę, czy nawet półtorej. O 20 miało temperaturę 37,2. I jęczało, jak je tu obmacywałam. W ogóle było w ogóle takie jękliwe. I tak wyglądała różyczka. No. Przepraszam pana, SL to jest wyleczalne? Jeszcze raz. SL wyleczalne jest. SL czy SL? No, spaliny wyleczalne się. Tak, pacjenci uzyskują w ciągu nie miała córka wykwitu w różyczce, a w ciągu miesiąca nabywają siły w nogach, tak widzą. Niestety mają obowiązek kontrolowania siebie. Jeżeli rano mają słabe nogi, w poprzednim wywiadu jest mi dziada. Czyli co? Jadaj monokiety, monoposiłki, jadaj grocznie na co masz ochotę, jadaj tłuszcze, bo są przyjaciele. Notabene na mojej diecie nie rośnie cholesterol, natomiast na innych dietach pacjenci widzą, że SM im się wycofują objawy, im bardziej tłusto zjedzą. Więc niestety ma pacjent lokalizować objawy od czego ja. I niestety metodą powoli kroczku, bo czasami są ludzie, którzy siedzą na wózku i generalnie opowiadają sobie swoją opowieść, a moja koleżanka TNLP, ona zrobiła procesik, pacjentka wstaje z wózka. Siedziała na wózku procesika. I przez 2 tygodnie chodzi. I generalnie po 2 tygodniach zsiada na wózku i mówi, zrób mi jeszcze raz, że nie. Ona mówi, nie, pracuj nad tym. Za rok do mnie. Nie, no po prostu czasami ludzie myślą, że moc jest z zewnątrz, a tu trzeba moc u siebie rozwijać, żeby wstać, porwać swoje łoże i wynupać. Żartuję sobie, bo to jakoś z szacunkiem. Jakieś było pytanie, za które nie odpowiedzieć? Grzybice to lubię leczyć. I tam jest topik, temat mikstura słoneckiego drukowanymi literami i moje imię, nazwisko Ela Bednarczyk-Witoszyk, jako nick, czyli całkiem się objawiam. Są choroby, których nie wierzyli, a to ja, bo ma tam takie różne kierunki, że aż się boję powiedzieć. I tam generalnie każdą żywicę, czy łupiesz pstry, czy cokolwiek, czy afry, czy łupiesz na głowie, czy grzybica stóp, dokładnie każdą grzybicę udaje mi się wyleczyć dietą, każdą bez wyjątku. Natomiast wielu pacjentów mi zgłasza, że po miesiącu zaczynają odrastać prawidłowe paznokcie u rąk i nóg i to się dzieje, jeżeli mówimy o grzybicy paznokci. Niemniej jednak tutaj trzeba jadać co jakiś czas trochę tłusto, bo tłuste pomaga, żeby żywią się cukrem, więc ja nie była uzależniona od cukru, więc nie jest korzystne jadać cukry i owoce codziennie, tylko 2-3 razy w tygodniu, ale sama zrobiłam tę syntezę tych matematyki z jabłka, więc albo zmniejszać dawkę, albo weryfikować, nie dać 2 dni pod rząd cukru, więc każda nawrotująca grzybica to ma 100% gwarancji wyleczenia. Ona jest od produktów mleczych, od wszystkich
produktów zbożowych i na spożycia owoców i cukrów prostych. Kropka. Nawet można pomieszać białka, ale jak się jest dłużej na mojej diecie, na coś nie wytrzeba umrzeć, tak mniej więcej to wygląda. Więc nie wykluczam możliwości, że jak ktoś będzie miał 90, to może mu narastać żywica paznokci, szczególnie kiedy miał w rodzie kogoś nowotworowego, bo to jest ten sam temat. Grzybice, nowotwory, gruźlica, to jest jeden kompartment. Więc takiemu, który będzie miał 90 i żywice paznokci, to będę polecała filmik nowotwory. No, więc nie lubię jakieś tam posty leczą ciało i duszę. Więc tematu grzybicy nie ma, po prostu to są chore wyściółki, które się zrobiły chore z powodu braku szacunku przewodu pokarmowego w szyli. Robimy dziury w jelicie i takie same mamy błony albo w pochwie, albo tam, gdzie grzybica sobie lubi siąść. Jedzenie skończyliśmy na tym. Co na śniadanie? Słonecznik nauczony wcześniej, gdzieś wcześniej. Świetnie. Słonecznik, genialna rzecz. Mam taki system pytań. Czy woli pani słonecznik, czy woli pani sezamki? I generalnie, jak ktoś mówi sezamki, to ja zaczynam się bać. Bo wiem, że mam nadwrażliwość i obażał. Więc nade wszystko monoposiłki. Natomiast słonecznik ma dużo cynku, jest czymś genialnym. Dla cukrzyków 1-2, gdzie cukrzykowanie ogniami słonecznymi, jak patrzy na dzieci, to jest jedzenie dla dzieci. W ogóle słonecznik to jest genialna rzecz. Genialna rzecz. Po prostu genialna rzecz. Więc ci bliżej tu końca wolą wybrać sezamki i tachinę. Aczkolwiek z pełnym szacunkiem, bo są rody z nadwrażliwością wielowarzną. Nie ciśnijmy mu słonecznik dlatego, że ja uważam, że słonecznik jest Bogiem. Ja mam pół roku temu i mogę zauważyć, że jest Bogiem. Więc każdy ma swój czas. Jak ktoś sobie chce zjeść na śniadanie tachinę na liściu sałaty, to ja nie mam nic do tego. Więc jeden zje tachinę na liściu sałaty, a drugi zje słonecznik i mnie wara od tego. Specjalnie cisne wegańskie śniadania, ale przez pół to traktujcie, bo każdy ma swój czas. Jak się zaczyna dietę optymalną czy dietę dobrych produktów, ma się ochotę na białko zwierzęce na śniadanie i niech się je jeden z drugim te jajka, a w sobotę nie ciepłam zrobić sobie przerwę. Jak mówi Samir Bajda, doskonały pediatra, tak, jest filmik z nim, pochodzenia angielskiego, już myślałam, że tutaj w Polsce 30-26 lat, coś takiego. On miał jednego wyleczonego glejaka, on podając mu codziennie żółtka na śniadanie, jak podawał żółtka, glejak się zdrowiał i wyleczał, jak odstawiał żółtka, glejak nawracał. Więc odstawiał żółtka wtedy, kiedy wskakiwali na niego doktory w Ameryce, mówiąc, że nie można mieć cholesterolu 400, więc znowu wracał do żółtek i cholesterol był 400, ale gościu zaczynał chodzić, więc jestem za metodą Samira Bajdy, który zalecił mu 72 godziny bez żółtek, więc ostatnie żółtka piąte rano, a następne żółtka w poniedziałek rano, więc po prostu trzeba co jakiś czas zrobić reset 72 godziny bez żółtek. Ale powiem wam opowieść Anety, pozdrawiam z Monachium. Aneta była żółtkowiada. I generalnie dzień bez żółtek, dzień stracony. I generalnie jak była małym dzieckiem, dostawała od mamy tabletki. Tabletki były zatarczane. Jak dostawała na śniadanie chleb zdejmowany, potem zatarczany. A meta dzień bez żółtek, dzień stracony, notabene. Ci, którzy jadają pomidory, a inni szkodzą, promują sobie łatwiejszą możliwość zarabiania pieniędzy. Ale to medycyna chińska, bo potem będzie zupełnie inna medycyna, więc wracamy do Anety. I Aneta generalnie mówiła, ale pani nie jest żółtek tak codziennie, o co to
przecież doktorka opowiada z głupoty. No to wiesz, zaszła Aneta, nie wierzyła mi, że coś jest nie tak z tymi żółtkami. I to było jakiś czas temu, bo ja szukałam dowodu na to, że żółtka szkodzą. I generalnie teraz już wiem, że one są tak, ale... Dlatego jadę je raz na 3 miesiące, czy raz na 2 miesiące. A ona zaszła w ciążę. Mówi, Ewa, odrzuca mi odrzutek. Mówię, to ja daję je raz na tydzień. Mówię po tygodniu, Ewa, odrzuca mi odrzutek. No to ja daję raz na miesiąc. Ewa, odrzuć mi odrzutkę. Tak, no to zrób sobie przerwę do końca tygodnia z tymi żółtkami. No i ten jeden tych żółtek. Sporo, bo nawet 4 miesiące czy 6, tak jakoś przeszło, bo ja dalej początkowo raz na tydzień, potem raz na miesiąc. Prowadziłam skórkę. Żółteczka, ja gram na żółteczka. Za każdym razem odrobnięcia żółteczek, ona to ustnie i karmi dziecko przez 18 lat taką jazdę, taki mózgowy krzyk dziecka, ona przez 2 lata nie mogła zjeść żółteczek, więc tak to wygląda. Czasami jesteśmy otwarci na to, co nam się przydarza, czasami zamknięci, czasami przychodzi dla każdego swój czas. Niestety żółteczka jak pięknie leczą, tak mogą powodować spadek potasu u osoby nowotworowej, która wierzy, że żółteczka go wyleczą. No to tak na marginesie, trzeba mieć oczy i uszy na oko głowy, ale pracuję jest tą osobą z białeczką lodu i nie widzą w niej żadnych objawów, żadnych. Na szczęście, żeśmy z neutrofilii 26 tysięcy, zeszli do 19, jak z niedziela to ma znowu 26-27 tysięcy, jak zje w porządku to ma 18 tysięcy, więc... A propos tych żółteczek, więc pytała się mnie, może by zrobić żółteczka. No jestem za. Można zrobić 3 dni żółtkowego kwaśniewskiego, czyli żółtka. Albo 4-5, jak człowiek jest niedojedzony żółtkami. 4-5 dni żółteczek. Do tego skwarki lub oliwę, lub mleko kokosowe, lub olej rzepakowy. A do tego w jeden dzień czekolada, gorzka, później ziemniaki, w trzeci dzień buraki, a w czwarty dzień jakieś dyniowate. Można to wyćwiczyć, żeby było codziennie inne węglowodany i po 5 dniach zrobić kontrolę. I to będę miała jako propozycję dla kogoś niedojedzonego żółtkami. Jedna możliwość sprawdzenia żółtek to są na tych testach, które mówiłam, ale jeżeli one są dodatnie, to znaczy, że żółtki szkodzą. A jeżeli one są ujemne, to mogą żółtka generować uszkodzenie w innym miejscu niż na produkcji IGG, więc szukaj dalej w jakim polu. Śniadanie genialne, słoneczne, następne śniadanie. Mówię tak, kalafior gotowany, ogórki kiszone. Oj, to jest moje śniadanie, kalafior gotowany, ale bez ogórka kiszonego, bo ja mam w porządzie trochę otworu, więc ja będę taka kapustę kiszoną z tymi grzybami, więc, ale jest coś takiego, co też jest dla mnie diagnostyczne. Pytam się, kim przeciwne, ale na razie macam temat jako jeden z wielu. Więc zauważam, że osoby w lepszym stanie metabolicznym bardziej nie ciągną do kalafiora, a osoby w gorszym stanie metabolicznym do brokułu. Jest to powtarzalne, będę dalej to sprawdzać. Więc trzeba jeszcze zachować tę żywicę i ten tłuszcz obojętnie. Ufać sobie. Można zjeść dzień bez tłuszczu, też się nic nie dzieje. Bo ja uznaję, że dzień wegański typu na śniadanie papaja, która w ogóle nie jest słodka, na drugie śniadanie grejpfrut, na obiad cukka i to też jest jadalne. Nie. Marchewkę nie kupuję tego tematu. Sama tutaj mi generalnie tu akurat kawa, ale generalnie myślałam, że pomoże jeszcze tam soczek ten marchewkowy, jak mam wciąż. Wiemy, natomiast im dalej w las, tym więcej drzew. I generalnie nie do końca ufam bardaszkowatym w postaci marchewki i go
robisz surową marchewkę czy gotowaną marchewkę? Jeżeli ktoś mi powie gotowaną, to ja generalnie zaczynam się drapać, bo jest w gorszym stanie metabolicznym niż ten, który zje surową. Natomiast samą tą surową na ruskie robiadam generalnie. Myślałam, że jestem z diamentów i generalnie mnie się nie da zajmować, a jednak okazuje, że się da i trzeba wrzucać w siebie to, co innym nie szkodzi. Jestem z tego bez samych materiałów żoły, więc taki sam mam obowiązek dbania o siebie, więc generalnie zupki na Facebooku doktora Barbonaczki to się wymyślam bez marchewki. Ciasta, jest ciasto marchewkowe, zamiast marchewki mija. Ciasto jakiekolwiek z warzywa z zapłotu, tylko sprawdzić, czy jadalne, wiesz, czy jest kolumba, i mnie z listków krążali moje wielkiego ognie z trawy. Więc marchewka generalnie nie leczy śródówek nigdzie, mimo że jako stary doktor uczyłam się na śródówek.